mamy co zaproponować, mamy swój program, mamy program dla Polaków, chcemy o nim rozmawiać, ponieważ no niestety nie jesteśmy tak rozpieszczani jak nasza konkurencja, jeżeli chodzi o media, stąd myślę, że te bezpośrednie spotkania są o wiele cenniejsze niż te oglądane spektakle z ekranów telewizora. Te spotkania, proszę Państwa, zawsze są dla posłów i dla społeczeństwa ważne również dlatego, że można bezpośrednio pytać o rzeczy bardzo istotne, które Państwa interesują. Poza tym te rzeczy, które Państwo chcielibyście przekazać posłom, to jest właśnie ten moment, kiedy można bezpośrednio mówić o trudnych sprawach, natomiast to potem przenoszone jest na czy to salę posiedzeń, czy zapytania są kierowane do rządu, czy interpelacje są kierowane, także jeżeli będziecie Państwo mieli pytania także po tej części wypowiedzi przez Pana, w tej chwili posła Zbonikowskiego, a później Pana Mariusza Kamińskiego, bardzo zachęcam, aby pytać, pytać, jeszcze raz pytać, ewentualnie swoimi spostrzeżeniami, żeby się z nami tutaj dzielić, tak? Także dziękuję bardzo. Sprawy polskiej gospodarki, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, edukacji, a nawet i demokracji, w której powinniśmy żyć, a czy z nią jest tak dobrze, jak powinno być, to też jest inna kwestia. To wszystko tak naprawdę prędzej czy później, nawet jak sobie tego nie uświadamiamy, nawet jeżeli wydaje nam się, że to są problemy innych, że to tych na górze, albo że inni się kłócą, a mi po prostu trzeba przeżyć od pierwszego do pierwszego, albo wręcz no, zdrowiu, jeżeli na przykład kuleje służba zdrowia, tak jak ma to miejsce. Jak widać, jedyne recepty, jakie się pojawiają wśród rządzących liberałów, to po prostu prywatyzować, płacić. Kto ma, to przeżyje, kto nie, to jego problem. I tak to wygląda. Proszę Państwa, tak jak Pani poseł Marzena mówiła, jest rzeczywiście program bezpośrednich spotkań. Prezes naszej partii Jarosław Kaczyński wraz ze swoimi zastępcami postanowili bezpośrednio, osobiście odwiedzić do końca roku wszystkie powiaty. Stąd też i wizyta wiceprezesa, znanego przecież ze swojej też walki z korupcją i walki o dobry, zdrowy wymiar sprawiedliwości, Mariuszem Kamińskim, który już za parę minut tutaj będzie i na pewno przekaże nam swoje informacje. Ten plan jest ambitny. Dlaczego? Myślę, że delikatnie to nazwę, że zarówno nasza partia Prawo i Sprawiedliwość, jak i nasi liderzy, ale nie tylko, bo i szeregowi członkowie nie są rozpieszczani przez media w Polsce. Często szuka się emocji, sensacji, a nie chce się zagłębić w problemy, nie chce się zagłębić w programy, nie chce się podać do analizy przez społeczeństwo, przez obywateli też pewne rozwiązania, jakie przecież partie polityczne przedkładają, wypracowują i tak naprawdę demokracja funkcjonuje tylko wtedy, jeżeli obywatel, czyli ten najważniejszy podmiot w społeczeństwie demokratycznym, który może decydować, ma pełny dostęp do informacji. On musi mieć pełny dostęp do informacji, żeby móc sobie porównać, wyrobić zdanie i wtedy zadecydować. Jeżeli obywatel, czyli ktoś, kto podejmuje najważniejsze decyzje, komu oddać Polskę, komu oddać władzę, na parę lat kadencji, on nie ma dobrej informacji pełnej, to on nie może podjąć dobrej decyzji. I boję się, że obecnie w Polsce mamy do czynienia z walką właśnie o to, czy Polacy, czy obywatele, czy wyborcy będą mogli sobie wyrobić pełne zdania na temat tego, co widzą, na tego, w czym żyją, na tego, co się wokół nich dzieje. Jeżeli im się będzie podawało papkę jednostronną, z jednych zawsze chwaląc, innych krytykując, to mimo szczerych chęci, mimo prób analizy, mimo przemyślenia tego wszystkiego, nie da się zbyt dobrze tego wszystkiego ocenić i w konsekwencji oddać władzę temu, kto na to zasługuje. Ja dążę do tego, dlaczego, bo powiedziałem, że w Polsce rządzą liberałowie, ale rządzą osoby, które założyły partię pod nazwą Obywatelska. A niestety już siódmy rok jak rządzą, właściwie każdy uwidacznia na tym, że oni stoją plecami i tyłem zupełnie do obywatela.
że wszystko, co robią, tak naprawdę jest mimo, jeżeli nie przeciwko obywatelom. Czasem zdaje się powiedzieć, że dobrze by im się rządziło i nawet mieliby sukcesy, gdyby nie ci obywatele, którzy non-stop na coś narzekają albo z jakimiś problemami przychodzą. Bo tak im się dobrze rządzi. Proszę Państwa, są kilka rażących przykładów. Są przecież, jak to w demokracjach, jak to również i w Polsce, gwarantuje nawet ta kompromisowa konstytucja, że również obywatele bezpośrednio mogą zgłaszać swoje problemy, swoje projekty ustaw, swoje postulaty. I co się dzieje? Większość projektów obywatelskich, jakie ludzie złożyli, a musieli złożyć ponad 100 tysięcy podpisów, żeby w ogóle taki projekt obywatelski mógł wejść do Sejmu i mógł być rozpatrywany, większość zostawała odrzucona, zanim w ogóle jakakolwiek komisja nad nią zaczęła pracować merytorycznie. Po prostu ta partia rządząca, mając większość, bała się inicjatyw i pomysłów, które przychodziło do obywateli do Sejmu. Przez większość pierwszej i drugiej kadencji, w której właśnie obecnie jesteśmy, na dzień dobry, żeby w ogóle nie można było rozwinąć dyskusji, wiele projektów zostało odrzucanych. Niektóre, które były bardzo, że tak powiem, nagłośnione medialnie, puszczano dalej, ale one ginęły w komisjach, czasem rok, czasem dwa lata funkcjonowały i odrzucono przy następnym głosowaniu, w tak zwanym drugim czytaniu. Proszę Państwa, ale są przykłady jeszcze bardziej rażące. Mamy do czynienia z tym, o czym mówiłem, o tym prawie obywateli, wyborców do dostępu do informacji. Pewnie nie ma takiego idealnego medium, które można powiedzieć, że naprawdę jest czyściutkie i wyzbyte ze swoich poglądów. Bo każdy człowiek, obojętnie czym się para, czym się zajmuje, jakie ma wykształcenie, jaki zawód, w innych demokracjach, żeby uniknąć właśnie takiego oskarżenia, ważne jest, żeby był pluralizm również mediów. To znaczy, żeby były wszystkie możliwe środowiska, które tylko chcą i chcą komunikować, przekazywać swoje informacje, nawet jeżeli mają to swój pogląd, czy to jest pogląd liberalny, czy socjalny, czy katolicki, powinny mieć możliwość i przekazywania. A obywatel, sam dokonując wyboru, co ogląda, tak zwany wybór poprzez pilota, na co sobie włączy, na co wyłączy, powinien sobie wyrabiać to zdanie. Co się dzieje w Polsce? Otóż jedyna właściwie telewizja, która można z całym przekonaniem powiedzieć, że nie chwali bałwochwalczo rządu, która funkcjonuje od ponad 10 lat w Polsce, która ma rzesze wiernych widzów, utrzymuje się bez reklam już tyle lat, to widać, że ma dobre podstawy finansowe, jedyna nie otrzymała koncesji, żeby funkcjonować według nowego nadawania na multipleksie w technologii cyfrowej. A w międzyczasie, nie tylko, że po kilka tych kanałów otrzymały stacje, które no znacznie lepszej przyjaźni żyją z rządzącymi, już nie mówię cały blok programów TVN-u, cały blok programów Polsatu, ale również dostały stacje, które zostały dopiero stworzone, zarejestrowane w chwili koncesjonowania, które nigdy ani minuty nie nadawały programy, które nie mają doświadczenia, które nie mają jak gdyby uwzględnić, że ktoś naprawdę widzi w tym inną drogę, inne rozwiązanie. Mało tego, jak się by podsumowało, ile osób z tych, które podpisało, jest tak naprawdę bezpośrednio zainteresowane, czy to kogo ma ta ustawa dotykać, Tuberskiego, podpisanego przez 2 miliony obywateli. W pierwszym czytaniu, zanim jeszcze można było ją przedstawić w ogóle parlamentarzystom. Dzięki Bogu, że właściwie nikt w parlamencie polskim poza Platformą Obywatelską nie głosował za tym wnioskiem. Mówi, że tak, to w demokracji trzeba się do tego zastosować. Czasem może to nie jest najwygodniejsze, czasem może to jest ciężkie, ale to niech obywatele dążą. I proszę Państwa, jak pokazuje historia, w tych społeczeństwach, w tych państwach, gdzie kierowano się jednak wolą większości, wolą ludzi, a nie wolą tylko z natury rzeczy mniejszościowej władzy, to jednak te państwa się lepiej rozwijały. Nawet jeżeli kluczyły, bo wiadomo, że można też, że tak powiem, owczym pędem też błędy popełniać, ale jednak demokracja, czy tak powiem, większość zawsze jakoś stymuluje i obcina te skrajności. Zawsze idzie jednak do takich rozwiązań, które przynajmniej w większości są dobre. To jest podstawa, to jest ogólnie znane, ale jak się okazuje, jak ktoś
trochę, że tak powiem, zaczerpnie władzy, nie zawsze o tym pamięta. Uważa, że jest mądrzejszy od większości. Uważa, że ma lepsze rozwiązanie, że od tego, żeby narzucać, od tego, żeby tak to funkcjonować. Ubóstwo w Polsce tak wzrósł za tych rządów, że ludzie często mają kilkadziesiąt złotych tygodniowo na przeżycie. A sami wiemy, że zwykły zestaw leków na grypę, na przeziębienie, to prawie do 100 zł dochodzi. A co powiedzieć z bardziej poważnymi chorobami, bardziej specjalistycznymi, już nie mówiąc o przewlekłych chorych? Proszę Państwa, ja naprawdę nie boję się powiedzieć, że takie decyzje, jak zabranie Polakom biednym, bo ani nie są zarobki tutaj europejskie, ani emerytury, ani renty, zabranie tańszych leków, to jest dosłownie eutanazja. Po prostu bogaty przeżyje, biedniejszy nie. Proszę Państwa, jak ktoś ma do wyboru, czy ja na dzisiaj kupię chleb, czy lek, to wiem, że wielu postanowiło powiedzieć, że jakoś to odchoruje. Ale z głodu się szybciej umrze. Zaczyna być w Polsce taka filozofia. I proszę Państwa, tak jak w Grudziądzu 24% oficjalne bezrobocie, to może tylko tam spiralę pogłębić. A my mamy wszystkie możliwe podatki w Polsce podniesione przez ostatnie 6 lat. Wszystkie. Stawki wszystkich podatków w Polsce zostały podniesione. Może Platforma Obywatelska i PSL się chwalić, że ale dochodowe nie zostały ruszone. Że ta stawka ta sama. Tak, tylko zlikwidowano masę ulg i progów, od których zaczęto liczyć te podatki. Czyli de facto, mimo że w przeciwieństwie do VAT-u, akcyz, opłat różnych, czy tam podniesiono bezczelnie po prostu poziom podatku i to ogromne miały dokonać wpływów z naszych kieszeni do dziury budżetowej Tuska i Rostowskiego, to tu mimo zachowania dwóch stawek podatkowych, które Prawo i Sprawiedliwość obniżyło, to po prostu zlikwidowano oddolnie wiele ulg, wiele zwolnień i zamrożono próg, od którego liczy się podatek. Czyli tak naprawdę wszystko, co było możliwe, podniesiono. Efekty już są. Zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego jest lawinowe. Jeszcze żaden budżet pana Rostowskiego nie był zrealizowany tak, jak zaplanowany. To znaczy, że piękną fikcję się maluje na początku, do końca roku, żeby po prostu go uchwalić, a potem praktycznie co kwartał się go weryfikuje, zwiększa deficyt i jedynym zmartwieniem rządu polskiego to jest to, jak ukryć zadłużenie Polski, żeby nie wpaść w konstytucyjne progi ostrożnościowe, czyli przekroczenia najpierw 55% zadłużenia, potem 60%, bo to powoduje automatyczne mechanizmy różnych cięć i różnych blokad wydatkowych dla tego rządu, żeby po prostu ratować sytuację finansową kraju. I co się robi? Nie robi się to, żeby pobudzić gospodarkę w Polsce, żeby zwiększyć poprzez produkcję, poprzez usługi, poprzez wydajność. Zwiększa się podatki, żeby chociaż na chwilę zedrzeć z Polaków więcej. Chowa się wydatki w jakieś fundusze, jak Krajowy Fundusz Drogowy, miliardy złotych, żeby móc powiedzieć, że to nie jest z budżetu, to jest inny fundusz. I w tym momencie ten wydatek się nie dolicza i wydaje się, że jeszcze jesteśmy pół czy ile procenta poniżej progu ostrożnościowego. Tyle tylko, że wszyscy wiedzą w Europie, że Polska jest znacznie głębiej zadłużona. Nawet jeżeli nie są włączane te mechanizmy, które by bardzo boleśnie Polacy odczuli, podobnie jak w Grecji, to jednak to nie jest korzystne dla gospodarki. To powoduje takie obciążenie dla przedsiębiorców, że oni albo tną koszty, a jak najłatwiej koszty ściąć w firmach, po prostu zwolnić pracowników, ograniczać wydatki, ograniczać produkcję i tak powoli się zwijamy. To powoduje mniejsze wpływy do budżetu, to powoduje coraz mniej pieniędzy na służbę zdrowia, na oświatę, na pomoc społeczną, a pomoc społeczna znowu coraz więcej wymaga, bo według zapisów ustawowych coraz więcej Polaków po prostu spełnia warunki, żeby otrzymać ją. No po prostu w jakąś spiralę szalonego zadłużenia wpędzamy. I to mówią ludzie, którzy głosili, że jak 3 razy 15 zrobimy, to kraj będzie jakim miodem płynącym. Jak przyszli, to prawie zrobili 3 razy 25. Wszystko odwrotnie niż przewidywali.
a do tego jeszcze to wszystko podsypane krajem, w którym wcale nie czujemy się, żeby ktoś się nami interesował, ktoś dbał o nasze bezpieczeństwo, ktoś chronił nas, kiedy będziemy pokrzywdzeni. Ja nie jestem przekonany, czy tu na sali, ale również w ogóle poza naszym społeczeństwie, powszechne jest przekonanie, że wymiar sprawiedliwości jest sprawny, że jak nam się krzywda stanie, to możemy tam iść i dostaniemy uczciwy, sprawiedliwy wyrok. Nie jestem przekonany, czy ufamy tak policji, że ona naprawdę sumiennie ściga tych, którzy nam coś przewinęli. Nie jestem tego przekonany, czy ufamy służbom, które powinny rozpracowywać różnych przestępców, tak zwanych białych kołnierzykach, którzy tworzą na przykład przez kilka lat sobie taką Amber Gold, nie mają absolutnie spełnionych żadnych ustawowych wymogów, są zarejestrowani, nie oddają żadnych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, a ani skarbówka, ani sąd, ani izby skarbowe, ani celne, nikt nie reaguje. Mało tego, politycy zarówno lokalni, jak i centralni, rządzący, fotografują się, uczestniczą we wszystkich wydarzeniach i rautach takiej firmy, ciągną nawet na linię samolot takiego biznesmena. No w jakim my kraju żyjemy? A potem się okazuje, że kilka tysięcy Polaków powierzyło takiej firmie, która była jeszcze legitymizowana władzami, które otwierały różne przedsięwzięcia takiego biznesmena, swoje oszczędności życia i przyszedł dzień, kiedy rozłożono ręce bezradnie ani pieniędzy, ani firmy, ani niczego i zdziwione państwo polskie ze swoimi instytucjami, no przecież oni nie mieli racji bytu. Oni nigdy nie dostali żadnego pozwolenia na obrót złotem, a lokowali podobno pieniądze złotem. Nawet kupili. Nigdy nie złożyli sprawozdania finansowego, bo przecież jak to zapisać, taką piramidę finansową, która nakręcała się tylko z tego, że ktoś nowy przynosił pieniądze i one znikały. I to funkcjonowało kilka lat. Aż się uzbierało kilkadziesiąt milionów złotych, czy kilkaset, kilka tysięcy pokrzywdzonych Polaków. I czy ktoś z nich czuje się, że państwo polskie zadziałało, jak nawet nie profilaktycznie, do czego miało obowiązek, do czego z podatku bierze swoje apanaże, to czy w ogóle teraz próbuje rozliczyć tę sprawę? Bo poza krótkim i intensywnym szałem medialnym, czy od paru miesięcy w ogóle słychać o tej sprawie? Czy ona się w ogóle rozwija? Czy ktoś nad nią pracuje i bada? Już nie wspomnę, nie chcę kopać wierzącego, czyj syn tam pracował. No to jak ten kraj ma funkcjonować? Jak obywatel ma się tu czuć dobrze? I proszę Państwa, jak ma funkcjonować w takim kraju gospodarka? Ja specjalnie zacząłem od tych wszystkich innych rzeczy, które na co dzień przeciętnemu Polakowi wydają się, że to są sprawy duże, odległe, a ja chcę tylko pracy, jakiejkolwiek pracy. Ale jak ma ta praca być w tym kraju, jeżeli nie ma tu demokracji, jeżeli nie ma równych szans, jeżeli tu nie ma wymiaru sprawiedliwości, jeżeli tu nie ma równych zasad dla podmiotów gospodarczych, to jak uczciwy przedsiębiorca ma tutaj prowadzić biznes, a i jeszcze przy ciągle zwiększających się podatkach, bezmyślnie wydawanych, to jak ma ta gospodarka funkcjonować i jak my, jako mieszkańcy tego kraju, mamy mieć pracę? Do tego to właśnie zmierza, że nawet te rzeczy, które wydają się takie odległe albo pośrednie, one wszystkie mają wpływ do tego, że my jesteśmy coraz biedniejsi. Że tu pieniądza nie ma, a wielkie korporacje finansowe, ubezpieczeniowe, markety, wszystko będące w rękach Zachodu, ogromne miliardy, bo to nawet nie miliony, miliardy funduszy, które my wydajemy, bo musimy z czegoś żyć, tak? Gdzieś coś kupować, transferują z Polski tam i ratują inne gospodarki. I tu nikt nawet nie pomyśli, żeby to opodatkować, żeby wprowadzić jakieś blokady. Państwa zachodnie, które są bogatsze, jak choćby Szwecja, wprowadza takie zapory. Że dobrze, jeżeli kapitał obcy chce w naszym państwie zarabiać pieniądze, proszę bardzo, nie można zabronić. Ale jeżeli tu zarabiasz z naszych obywateli te pieniądze, to wydawaj te pieniądze tutaj. Koniunktura się nakręca. Bo ta wydana złotówka, czy euro, czy korona jak w Szwecji, ona wszystko będzie napędzała tą gospodarkę. I wtedy nawet obcy właściciel nie jest szkodliwy. Ale jeżeli my pozwalamy wydawać i rozwijać biznesy obcych,
i bezkarnie im wywozić kapitał albo no, że tak powiem, przedmioty, czy rzeczy, czy majątek po prostu, no to my marnujemy potencjał naszego kraju. To znaczy, że pętla jak gdyby finansowa w Polsce się nie zahacza i my po prostu ubożejemy. No to są prawidła jakiejś realnej polityki. Ktoś nam mami o tym, że będziemy pędzić do euro. Jakie to ma znaczenie dla obywatela? Kwestia jest, gdzie my zarobimy, czy złotówkę, czy euro. O tym nikt nikt nie mówi. Tylko woli powiedzieć, jak fajnie by było mieć euro. A jeszcze, jeszcze najlepiej rzucić aluzję, niczym nie poparte, że jak euro, to może ta sama kwota, tylko że w euro. Bo niektórzy sobie tak myślą. Problem polega na tym, jak pokazuje przykład Słowacji, mniejszy kraj, który, że tak powiem, łatwiej różne fale może przechodzić, bo szybciej można reagować. Kraj, który zawsze się szczycił tym, i my Polacy też często jeździliśmy tam na zakupy, bo wszystko było tanie. Wszystko było tanie niż Słowacji. Do czasu, aż wprowadzili euro. Nagle się okazało, że ich stopa życia spadła z dnia na dzień, wszystko zaokrąglono do wyższych cen i Słowacy przyjeżdżają do Polski zaopatrywać się w podstawowe rzeczy. W podstawowe rzeczy. I to już jest któryś rok. To nie, że to był okres przejściowy. Tak już im zostało na stałe. Ceny zrównali do Europy, zresztą u nas też wiele cen już jest podobnych, tych najdroższych, jak energia, jak paliwo i tak dalej, a zarobki absolutnie. Słowacja strasznie poniosła koszty tego, mało tego. Wcześniej Słowacja była też pokazywana jako przykład liberalnego cudu. Wprowadzili podatek liniowy, bardzo szybko się rozwijali, poszli za ciosem, wprowadzili euro. I nagle się okazało, że oni zostali wciągnięci w kłopoty strefy euro, która przez to, że jest tak blokowana tą jedną walutą, to się rozwija na poziomie 0,5%, a Polska w tym samym czasie, kiedy oni tracili, choć to był krótki okres za rządów Prawa i Sprawiedliwości, dochodziła do 6,5%. Do 6,5%. Bo mieliśmy własny bank centralny, mieliśmy własną gospodarkę, nie byliśmy związani, nasze decyzje nie były związane bankami innych państw, które miały swoje problemy i inny poziom funkcjonowania. I komu to przeszkadzało? Proszę Państwa, my już mamy rok 13. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że Donald Tusk z całego swojego exposé gospodarczego to właściwie wypowiedział, że do roku 11 Polska będzie w strefie euro. I dzięki Bogu, że Polska pod jego rządami nie spełnia już żadnego warunku. Bo kiedy my oddawaliśmy w 2007 roku Polskę, ona 2 na 3 warunki spełniała. I rzeczywiście można było o tym myśleć. Tylko Prawo i Sprawiedliwość nikt takiej głupoty nie chciało wprowadzać. Nigdy nie chciało takiej wprowadzać, bo wtedy jeszcze nikt nie znał historii Grecji, Portugalii, Włoch, a my już wiedzieliśmy, czym to pachnie. I my jesteśmy jeszcze za Europą, żeby sobie na ten luksus pozwalać spowolnienia gospodarczego. No ale przyszli fachowcy, podobno od gospodarki, którzy może więcej jeżdżą sobie po świecie i im potrzebne to euro w kieszeni, niż realnie produkują czy świadczą usługi, i im to było nieważne. A teraz mają problem, bo im się budżet nie zamyka. I jeszcze opowiadają o euro. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość było zaściankowe, nieeuropejskie. Czarnowictwo uprawia, bo mówiło, że wchodzenie do euro to nas dobije. Teraz nie ma praktycznie poważnego ekonomisty, która przestrzega, żeby się nie spieszyć. No ale to chyba warto zaufać politykom, którzy jest istotne, czy będzie ładna pani minister, czy będzie przystojny. Istotny jest, czy jest człowiek, który w ogóle ma pojęcie o resorcie, którym zarządza. To nie jest kwestia jego kariery, reprezentacji tego urzędu. To jest kwestia, czy my jako Polacy w tysiącach i milionach podporządkowanych pod dane ministerstwo, my będziemy mogli w ogóle funkcjonować. No jak można dobierać w ten sposób ministrów? I trwać, bo nie ma pomysłu na nic innego. Gdzie są eksperci? Gdzie są ludzie, którzy się znają na tych dziedzinach, o których mówię? Polska była zapuszczona również w sporcie, w obiektach sportowych, ale czy w sytuacji biedy i bezrobocia, braku dostępności do służby zdrowia, likwidacji na gwałt oświaty, przestawianie tylu stadionów, które nie przynoszą ani złotówkę dochodu, a Stadion Narodowy rocznie 150 milionów kosztuje. Ja już kończę, witamy pana prezesa. Pozwoliliśmy sobie rozpocząć trochę dyskusję. Myślę, że pan prezes bezpośrednio dokończy.
I potem będzie, myślę, seria pytań bezpośrednio. Także oddaję już głos, bo trochę się przez ten deszcz opóźnił. Dzień dobry, ja przepraszam bardzo, chyba nie zasłużyłem na te oklaski tym spóźnieniem, także to bardzo miło z Państwa strony, że przerażająco. Proszę Państwa, każde poważne ugrupowanie polityczne, niezależnie od tego, czy aktualnie rządzi, czy też zabiega o poparcie Polaków, musi wobec tego problemu opowiedzieć się w sposób jasny i jednoznaczny. Nie wystarczy powiedzieć, że współczujemy, jest nam bardzo przykro i tak jak mówi rząd, jest ogólnoświatowy kryzys i jakoś trzeba to przeczekać. Nie, nie, tego nie można robić. Trzeba powiedzieć konkretnie, co zamierzamy zrobić, jakie mamy pomysły i dlaczego uważamy, że potrafimy w istotny sposób ograniczyć to straszliwe zjawisko, jakim jest masowe bezrobocie. Usiąść tak, jestem zachęcany, żeby usiąść dobrze. Proszę Państwa, my przedstawiliśmy już w październiku ubiegłego roku projekt ustawy, która nazywa się Narodowy Program Zatrudniania. To jest bardzo znacząca nazwa i chcieliśmy, żeby ta ustawa no, przybiła się też do opinii publicznej, że jest realny program ograniczenia bezrobocia w naszym kraju. Ten projekt ustawy, jak wspomniałem, trafił do Sejmu w październiku. Niestety dopiero teraz, po wielu miesiącach batalii, udało nam się zmusić rządzących do dyskusji w Sejmie na temat bezrobocia i konkretnych pomysłów na zwalczanie bezrobocia w naszym kraju. Początkowo łudziliśmy się, że ta zwłoka rządu polega też na tym, czy Platformy Obywatelskiej polega na tym, że trochę ich zaskoczyliśmy, że chcą przygotować jakiś swój projekt, jakiś swój pomysł, jakiś swój program, żeby skonfrontować nasze poglądy, żeby się odbyła rzeczywista debata, żeby dwie strony zaprezentowały, co mają do zaproponowania naszym rodakom, którzy nie mają pracy. Niestety okazuje się, że rząd nie przygotował niczego. W ubiegłym tygodniu, w środę, odbyła się debata na temat Narodowego Programu Zatrudniania naszej ustawy i widok sali sejmowej był symboliczny. Pełne ławy, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie wszyscy obecni na sali i praktycznie nikogo po stronie Platformy Obywatelskiej. Całkowicie pusta część Sejmu, gdzie siedziało dwóch, trzech posłów Platformy Obywatelskiej i w imieniu Platformy Obywatelskiej wyszła przedstawicielka tej partii i stwierdziła, że Platforma Obywatelska składa wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. To oznacza, że nie będzie dalszej dyskusji, dalszych prac nad tym projektem. W piątek, czyli wczoraj było głosowanie, Platforma i PSL przegłosowały, że nie chcą pracować nad tym projektem. W środę, kiedy była debata, Donald Tusk był w Brukseli zapytany przez dziennikarzy, co sądzi o pomysłach PiS-u na zwalczanie bezrobocia. Powiedział, że nie zna tych pomysłów, że nie zna projektu ustawy, ale w ciemno kupuje wszystko, co pomoże Polakom wyjść z bezrobocia, nawet jeżeli to będą jakieś częściowe pomysły, to on w ciemno je kupuje. Tego samego dnia, tak jak mówiłem, przedstawiciel Platformy składa wniosek o odrzucenie, czyli o uniemożliwienie dalszych prac w parlamencie. Tak się niestety stało, ale proszę Państwa, to nie jest praca stracona, pracowali nad tym projektem naprawdę dobrzy eksperci, jakich posiadamy. Prawo i Sprawiedliwość ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o walkę z bezrobociem w naszym kraju. Ja może przypomnę, że w roku 2005, kiedy na krótko udało się współrządzić krajem przez Prawo i Sprawiedliwość, bezrobocie wynosiło około 17%, po dwóch latach naszych rządów ograniczyliśmy bezrobocie do 11%, była cały czas tendencja spadkowa. Oczywiście można powiedzieć, że była inna koniunktura gospodarcza, że była lepsza sytuacja gospodarcza. Tak, to prawda, była lepsza sytuacja gospodarcza, ale trzeba pewne priorytety sobie postawić i uruchomić w pewnym kierunku też środki, żeby skutecznie i aktywnie walczyć z bezrobociem. Teraz mamy trudniejszą sytuację, tym bardziej należy zastanowić się, jak to zrobić. Co zakłada nasz program Narodowy Program Zatrudniania? Nasza ustawa. Otóż, proszę Państwa, chcemy, to jest program przede wszystkim nakierowany na Polskę B, tak zwaną Polskę powiatową, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Dużo lepsza jest sytuacja, chociaż też coraz cięższa w dużych miastach, w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, ale sytuacja w Polsce powiatowej naprawdę jest bardzo, bardzo zła. Proszę Państwa, jeżeli ta średnia w tej chwili wynosi 14%, to w ponad 1/3 powiatów polskich już przekroczyło 20%, a są powiaty, gdzie bezrobocie wynosi ponad 30%. Powiat szydłowiecki to jest 38% bezrobotnych. Dorosłych mieszkańców tego powiatu nie ma pracy. No to jest sytuacja tragiczna, ona wymaga ustawienia priorytetów. To powinien być obowiązek rządu.
to wiadomo, że to kosztuje. Zaraz przedstawię nasze pomysły i też środki finansowania tych pomysłów. Otóż proszę Państwa, co zakłada nasz program? Przede wszystkim stworzenie dla przedsiębiorców ulg, różnego typu ulg, taniego kredytu, dostępu do taniego kredytu, niekomercyjnego kredytu. Chcemy utworzyć Bank Gospodarstwa Krajowego, to jest bank całkowicie w 100% państwowy i podległy rządowi, na który rząd ma duży wpływ, utworzyć dwa fundusze. Fundusz wspomagania zatrudnienia i fundusz promocji przedsiębiorczości ludzi młodych. Te fundusze udzielałyby naprawdę atrakcyjnych kredytów, które mogłyby być po paru latach umarzane. Jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w tych powiatach, gdzie bezrobocie, a to jest już duża część powiatów, jest powyżej średniej krajowej, chcielibyśmy, żeby koszt stworzenia nowego miejsca pracy przedsiębiorca mógł sobie odliczyć od rocznej podstawy opodatkowania. Tak, żeby mu się to opłacało, żeby to nie oczekujemy od nikogo charytatywnej działalności, prawda? To są organizacje charytatywne od tego, żeby udzielać takiego wsparcia, a od przedsiębiorców oczekujemy, że w swoim interesie będą również inwestowali w nowe miejsca pracy. Jeśli będzie to nowe miejsce pracy dla absolwenta, dla młodego człowieka, proszę Państwa, bo tutaj sytuacja też jest dramatyczna. Około 1 000 000 bezrobotnych w Polsce to są ludzie poniżej 35 roku życia. Jeżeli chodzi o absolwentów szkół, osoby poniżej 30 roku życia, to 1/3 z nich nie znalazła do tej pory pracy. No to jest sytuacja dramatyczna. To są ludzie, którzy powinni zakładać rodziny, którzy powinni mieć normalne perspektywy zawodowe, myśleć o zakupie mieszkania, jakoś rozwijać się, prawda, ale nie są w stanie niczego stworzyć w życiu. Są dalej na utrzymaniu rodziców. No tak nie można tego problemu nie zauważać. Dlatego też mówimy, że tak, w tej chwili to powinien być priorytet dla rządzących, dla rządu. Trzeba przesunąć pewne środki z innych sfer na zwalczanie bezrobocia, żeby ludziom stworzyć warunki do normalnej egzystencji. Proszę Państwa, skąd pieniądze? A jeszcze jedna rzecz. Drugi wielki problem społeczny to problem emerytów i rencistów. Proszę Państwa, nie można dłużej zamykać oczu i tolerować sytuacji, że jest bardzo duża grupa emerytów i rencistów, których emerytury i renty są tak naprawdę głodowe. Nie można wyżyć bez wsparcia najbliższych, a niestety niektóre osoby starsze mogą nie mieć najbliższych, za renty i emerytury poniżej 1000 zł. To jest po prostu nierealne. Żywność, lekarstwa, prąd, czynsz, prawda? 1000 zł. No jak można tak przeżyć? Bez pomocy najbliższych. Naprawdę jest to niezwykle trudne, nie wiem, że niemożliwe. Nie można też mówić, że nie ma pomysłów na to, jak tym ludziom pomóc. Nawet w tak trudnej sytuacji. Pomysły są bardzo proste i bardzo realne i bardzo konkretne. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że te najniższe renty i emerytury nie powinny być opodatkowane. Są całe sfery życia gospodarczego w naszym kraju, które albo są fikcyjnie opodatkowane, to znaczy rząd tak naprawdę nie egzekwuje tych podatków, albo nie są opodatkowane w sposób właściwy. Ale rząd od każdego najbiedniejszego emeryta i rencisty ściąga podatek dochodowy. Niezależnie od tego, że są to głodowe renty i emerytury. Proszę Państwa, zrezygnowanie z opodatkowania tych najniższych rent i emerytur to jest konkretna pomoc dla tych ludzi. To jest 100, 150, może 200 zł, prawda? Nie są to obiektywnie wielkie kwoty. Wiem, że to nie jest przełom, ale to jest realna pomoc. To można zrobić od zaraz. Oczywiście rząd mówi, ale wszystko kosztuje. Oni odrzucili nasz projekt, zablokowali Narodowy Program Zatrudnienia i dalsze prace w Sejmie nad tym, bo to kosztuje, bo ile to będzie kosztowało budżet państwa? My mówimy, proszę Państwa, podatek bankowy. W tej chwili w Polsce praktycznie nie ma już polskich banków. To są filie banków zagranicznych. Rok w rok, mimo kryzysu gospodarczego i w naszym kraju ogólnoświatowego, te banki funkcjonujące w Polsce odnoszą znakomite zyski. To są miliardy złotych czystego zysku rok w roku. Proszę Państwa, my nie jesteśmy szaleńcami, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Nie chcemy zachwiać systemem bankowym, finansowym w Polsce. Wiemy, jakie są konsekwencje, ale te zyski nie muszą być tak duże. Te zyski nie muszą być transferowane poza granice Polski. My mówimy jasno, tu zarabiacie, tutaj płacicie podatki. I to konkretne podatki, prawda? Będziecie mieli zysk, bo wiadomo, że to też nie jest działalność charytatywna i że banki są prywatne, muszą mieć zyski, prawda? I oczywiście tak. Ale te zyski w tych czasach na pewno nie muszą być tak duże. Druga sfera.
nieopodatkowana, to są hipermarkety, sieci hipermarketów. Proszę Państwa, nie można dłużej zamykać oczu i tolerować sytuacji, że hipermarkety, te wielkie sieci, co roku wykazują, że nie mają dochodów. No przecież to jest kpina i żart. Rozwijają się znakomicie, prawda? Obroty mają ogromne. Ciągle powstają nowe, prawda? Nawet kosztem naszych drobnych przedsiębiorców, sklepikarzy, których w wielu miejscach pozabijały te hipermarkety w sensie gospodarczym. Proszę Państwa, my domagamy się wprowadzenia podatku obrotowego od hipermarketów, od tych wielkopowierzchniowych sklepów. Tak, żeby efektywnie też tu zarabiacie, będziecie płacili podatki. Nie wszystko idzie do centrali, prawda, poza granicę Polski, ale tutaj ma część zostać. Nasi eksperci obliczyli, że wprowadzenie tych dwóch podatków da nam rocznie do budżetu dodatkowy zysk w wysokości 11 miliardów złotych. To mogą być i to powinny być pieniądze, które powinny być mądrze wydane przez rząd. Przede wszystkim w pierwszym rzędzie na tych, którzy potrzebują tego. Przecież państwo jest po to, żeby rozwiązywać problemy obywateli. Państwo funkcjonuje dzięki podatkom obywateli. To nieważne, kto jakie ma poglądy, kto aktualnie rządzi. Jest ogromny problem społeczny, obywatele mają ogromny problem. Trzeba stworzyć mechanizmy, trzeba stworzyć preferencje dla przedsiębiorców właśnie w tych zdegradowanych ekonomicznie gminach, w tych zapomnianych chyba dzisiaj przez rząd powiatach, żeby no, ta energia Polaków, tak znamienna dla naszego narodu, prawda, żeby ją uruchomić, dać wędkę ludziom, prawda, nie rybę gdzieś tam, prawda, nie zasiłek, ale wędkę. Żeby mogli stanąć na nogi samodzielnie dzięki pomocy państwa. Oczywiście państwo to będzie kosztowało, tak, ale uważamy, że to jest obowiązek państwa. Jesteśmy wspólnotą pewną, prawda? I to jest obowiązek, żeby nie zamykać oczu, nie czekać na lepsze czasy, tylko aktywnie działać. I tak działają odpowiedzialne rządy w całej Europie. Wszędzie są problemy, ale wszędzie działają aktywnie. Myślą, jak pomóc ludziom. Proszę państwa, także to są te dwie wielkie sprawy społeczne. Pomoc dla bezrobotnych, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy nie byli w stanie, nie są w stanie wystartować w dorosłe życie. I druga rzecz to pomoc realna i szybka dla emerytów i rencistów. Druga sprawa, proszę Państwa, związana z gospodarką, to jest kwestia funduszy europejskich. My mówimy jasno, do Polski w ostatnich latach trafiły miliardy euro pomocy. Około 100 miliardów euro trafiło w różnej postaci, ale to miały być pieniądze na wielkie inwestycje w Polsce, na rozwój polskiej gospodarki, na wielkie przedsięwzięcia, z których będą dumne nasze dzieci i wnuki. Gdzie są te pieniądze, my pytamy? Gdzie są te miliardy euro? Jak je wydaliście? Gdzie? Pokażcie nam te inwestycje. Gdybyśmy mieli się teraz zastanowić wspólnie, prawda, taki przykład, symbol tych wielkich unijnych pieniędzy, dobrze, mądrze zainwestowanych, z których jesteśmy dumni. Stadion Narodowy w Warszawie. No proszę Państwa, stadion miał kosztować oficjalnie 900 milionów złotych. Ogromna kwota. Kosztował po zakończeniu budowy ponad 2 miliardy złotych. Jakie są efekty? No to sami Państwo widzieliście, jak był ważny mecz, prawda, do rozegrania i deszcz spadł, trzeba było ponoć najnowocześniejszy, jeden z najnowocześniejszych stadionów w Europie, zabezpieczyć wydarzenie sportowe i ten dach, prawda, rozciągnąć, no nie udało się, no ale to mniejsza o to. Proszę Państwa, kolejna sprawa, ten stadion, no takim kosztem zbudowany, no on wymaga utrzymania, prawda. Trzeba organizować komercyjne imprezy na tym stadionie, żeby on się sam utrzymał, a nawet może przynosił zyski, jak będą sprawni i mądrzy ludzie kierowali tym stadionem. I czego my się dowiadujemy w tej chwili? Dowiadujemy się na przykład, oczywiście są imprezy komercyjne, koncert Madonny, prawda? Nie jest to wybitna piosenkarka, ale niezwykle popularna na całym świecie. Na całym świecie wszyscy organizatorzy i ona sama zarabiają na tych koncertach wielkie pieniądze. A my parę dni temu dowiadujemy się, dzięki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która to skontrolowała, że u nas koncert Madonny Ministerstwo Sportu dopłaciło 5 milionów złotych, czy 6 milionów złotych z naszych pieniędzy na czysto komercyjne przedsięwzięcie. Zamiast zysków to my jeszcze dokładamy. No przecież to jest jakiś absurd. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że Pani Mucha, gdyby to były jej prywatne pieniądze, że ona by tak lekko prywatne pieniądze dała od tak sobie, 5 milionów czy 6 milionów złotych, prawda, na takie przedsięwzięcie? Jak nasze pieniądze są gospodarowane? A jeszcze jaka bezczelność, jaka arogancja, to też pokazuje mentalność ludzi, którzy nami w tej chwili rządzą. Inny poseł Platformy Obywatelskiej, pan Biernat, no może nazwisko nie jest szczególnie znane, ale jest to bardzo wpływowa postać w Platformie i bardzo taki znaczący polityk, to jest szef Platformy w Łodzi,
czyli na jedno z największych miast w Polsce, jeden z największych regionów w Polsce. Jak on skomentował całą tę sytuację, bo on jest wiceprzewodniczącym Komisji Sportu. 6 milionów, a co wam chodzi? Gdyby to było 60 milionów, 600 milionów, no to mogły być jakieś pretensje. 6 milionów? Oczywiście, gdyby to było jego pieniądze, to pewnie dostałby zawału serca, jakby dowiedział się, że ktoś w jego imieniu jego pieniądze tak wydatkował. Proszę państwa, kolejna sprawa, która się wiąże ze Stadionem Narodowym, z wydawaniem publicznych pieniędzy. Otóż też niedawno dowiedzieliśmy się, że za zorganizowanie, za koordynowanie przedsięwzięć związanych z Euro 2012 szefowie państwowej spółki PL 2012 podległej bezpośrednio Ministerstwu Sportu za te dwutygodniowe, sympatyczne i ważne z punktu widzenia sportowego, ale jednak rozrywkowe przedsięwzięcie, jakim były Mistrzostwa Europy, otrzymali nagrody w wysokości 1 300 000 zł. Każdy z nich, każdy z prezesów. Z publicznych pieniędzy 1 300 000 zł. Za co? Czy to wymagało jakiejś wielkiej filozofii, jakiejś wielkiej wiedzy eksperckiej, zorganizowanie dwutygodniowych, nawet ważnych i prestiżowych rozgrywek piłkarskich? No to jest niebywałe po prostu. Proszę państwa, no tak, nie można tolerować takiej sytuacji, że pieniądze publiczne tak są marnotrawione. Ale wróćmy jeszcze do tych unijnych pieniędzy. Donald Tusk obiecał też w kontekście Euro 2012, że z unijnych środków, prawda, wybuduje nam 3200 km dróg szybkiego ruchu i autostrad do roku 2012, do Euro 2012. Wybudowali trzykrotnie mniej. Luźno porozrzucane po całym kraju odcinki autostrad, nie wiadomo według jakiej logiki, jakiego schematu budowane, prawda? Proszę państwa, za jakie pieniądze? Dlaczego w Polsce kilometr autostrady kosztuje dwukrotnie więcej niż w Danii? No nie da się tego uzasadnić w żaden racjonalny sposób. My jesteśmy niestety traktowani, prawda, jako rezerwuar taniej siły roboczej. Teoretycznie tutaj te drogi powinny być dużo tańsze, a są dwukrotnie droższe. Już odpowiedź już mniej więcej wiemy, jaka jest. Proszę państwa, parę miesięcy temu wybuchł skandal z ujawnieniem tak zwanej zmowy cenowej przedsiębiorców, w cudzysłowie, którzy wygrywali przetarg, tak naprawdę przestępców. Pamiętacie państwo, były ujawnione nawet nagrania z podsłuchu, którego dokonała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak ustawiano ten przetarg. Przetarg rządowy na setki milionów złotych. Paru facetów się dogadywało, to ty złożysz taką ofertę, tak wysoką, ty taką, a ja złożę taką. Ja wygrywam ten odcinek autostrady, ty wygrywasz tamten odcinek autostrady, ja tam większą ofertę. Wygrywali dzięki zmowie, ale dzięki korupcji. Skorumpowali dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, który z nimi współpracował przy tym przetargu, i przestępcy wygrywali przetargi. Proszę państwa, ale co to oznacza, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podsłuchiwała ich w praktyce? To oznacza, że instytucja, służba specjalna podległa bezpośrednio premierowi, na bieżąco wiedziała wszystko. Na bieżąco. Nagrywali ich przecież, prawda, przed rozstrzygnięciem kontraktu. Dlaczego rząd nie zablokował tych kontraktów? Dlaczego pozwolono, aby te oszukańcze przetargi odbywały się w ten sposób? Dlaczego podpisano te przetargi i dano tym ludziom później zapłacono setki milionów złotych? Ci ludzie mają zarzuty prokuratorskie i ten skorumpowany urzędnik, i ci tak zwani przedsiębiorcy. Proszę państwa, dlatego te autostrady są tak drogie. Bo nie ma tu żadnej konkurencji. Bo rząd godzi się na to, toleruje, no każdy z nas może sobie zadać pytanie, dlaczego to robi? Dlaczego toleruje korupcję, prawda? Dlaczego toleruje ustawianie przetargów? Dlaczego te pieniądze są wypłacane przestępcom? Ale co się dzieje dalej? Jakieś firmy wygrywają przetargi, ale też nie one budują te autostrady. Nie one budują te drogi szybkiego ruchu. Tam są polscy drobni przedsiębiorcy, średnie, małe firmy. Ludzie, którzy dzień i noc zasuwają na tych drogach i autostradach. Czy te pieniądze do nich trafiły? Nie. Z naszych pieniędzy, z naszych podatków dano przestępcom pieniądze, godząc się na to, wiedząc, że doszło do przestępstwa. Te pieniądze oni wzięli, ale dalej już nie poszły do przedsiębiorców realnie pracujących. Tych, którzy nie mieli dojścia do skorumpowanego urzędnika. Nie chcieli albo nie potrafili skorumpować, prawda? Chcieli uczciwie zarobić pieniądze. Też my wszyscy na to liczyliśmy, że jak będą budowane te drogi i autostrady, to nasi przedsiębiorcy, nasi pracownicy tam będą, prawda? I będą mieli z tego dobry zysk. I bardzo dobrze.
efekt jest dramatyczny. Potwornie drogie autostrady, korupcja, ustawiane przetargi i bankrutujące polskie firmy, które tam pracują na tych drogach. Proszę Państwa, gdybyśmy się przyjrzeli innym dziedzinom życia, na każdym kroku mamy to samo. Niekompetencja, chaos, nieodpowiedzialność i szastanie groszem publicznym. Omijają ustawę kominową, zatrudniają w spółkach Skarbu Państwa na kontrakty menadżerskie tak zwanych menadżerów, tak zwanych mówię, bo to nie są żadni menadżerowie, to są faceci z legitymacjami Platformy Obywatelskiej, a w pewnych sferach tam PSL, prawda? Po 100 tysięcy złotych miesięcznie, prawda, pensje. Symbol minister Grat, minister skarbu, który tak nam ratował stocznię i znalazł katarskiego inwestora, że wszystko padło, prawda, i już jest dawno zamknięte. Otóż ten pan w tej kadencji Sejmu po paru miesiącach posłuchania zwołał konferencję prasową i z taką niezwykle poważną, trochę smutną miną ogłosił całej Polsce, że składa mandat poselski, gdyż będzie wypełniał inną ważną funkcję państwową. Nie ujawnił jaką. Po paru dniach dowiedzieliśmy się, jakąż to ważną funkcję pan minister Grat, już nie minister, ale prawda, były poseł, bo złożył mandat, będzie pełnił. Otóż premier powierzył mu funkcję budowania w Polsce elektrowni jądrowej. Proszę Państwa, ja bym nie chciał, żeby ci ludzie budowali już żadne elektrownie jądrowe i tak dalej. W ogóle to jest kwestia dyskusji, czy w Polsce stać na to, czy nie stać, czy to jest sensowne, czy nie. Są argumenty za i przeciw, ale na pewno w tej chwili nie ma żadnych środków realnych, żeby w jakiejś perspektywie w najbliższych 3 lat mogła ruszyć budowa tej elektrowni jądrowej. Pan minister Grat za 100 tysięcy złotych miesięcznie, bo takie jest jego uposażenie, na papierze buduje nam, prawda, zamawia ekspertyzy, plany, wszystko na papierze, prawda? Już od 2 lat buduje nam elektrownię jądrową i pewnie dopóki Platforma będzie rządzić, oby nie za długo, będzie budował nam tę elektrownię jądrową na papierze za 100 tysięcy złotych miesięcznie. Prezesi PKP, pensja 100 tysięcy złotych miesięcznie prezesa. Jakie są efekty? Proszę Państwa, w tym budżecie Unii Europejskiej, przeznaczonym dla Polski, który się właśnie kończy, zabezpieczono 7 miliardów euro na remonty, rozwój infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Proszę Państwa, ten rząd wykorzystał z tej kwoty zabezpieczonej 400 milionów euro. Ci ludzie nie byli w stanie przygotować profesjonalnych programów inwestycyjnych, żeby Unia je zaaprobowała, żeby one spełniały standardy unijne, żeby potem poszło za tym dofinansowanie. A 100 tysięcy miesięcznie bierze prezes PKP. Prezes LOT-u, naszego narodowego przewoźnika. Proszę Państwa, też 100 tysięcy złotych miesięcznie na pensję. Należy się, bo to wybitny menadżer, jeden z drugim. Wpadł, miał wizję rozwoju firmy. Kupił za nasze pieniądze najnowocześniejsze na świecie samoloty amerykańskie Dreamlinery. Tak nowoczesne, że kompletnie niesprawdzone, prawda? 3 kupił nam. Bo on miał taką wizję, że będziemy, nie wiem, wielkim przewoźnikiem europejskim, super nowoczesnym, jakbyśmy nie mogli kupić świetnych samolotów starszej generacji, sprawdzonych za mniejsze pieniądze. Nie. To tutaj, prawda, mamy wizję, miał wizję, miał sen. Były tak nowoczesne, że jak Państwo pamiętacie, no kompletnie niesprawdzone, co chwila awaria, prawda, groźba jakiejś katastrofy, wróciły na wiele miesięcy do Stanów, żeby je, prawda, dopracować. Teraz do nas dopiero mają wrócić, czy chyba jeden już wrócił dopiero po wielu miesiącach, od momentu, kiedy te pieniądze zostały wydatkowane. Proszę Państwa, i po tym jak te Dreamlinery wróciły do Stanów, nagle okazuje się, że LOT-owi grozi bankructwo. Minister Skarbu nagle przekazuje 400 milionów złotych na ratowanie LOT-u. To było w styczniu chyba tego roku. Tak? Czego dowiadujemy się teraz? Parę tygodni temu. Dowiadujemy się, że te 400 milionów złotych, no, poszło w błoto. Nie da się uratować LOT-u. Rząd nie ma żadnej koncepcji. No już nie chcę dawać następnych 400 milionów naszych pieniędzy, tylko jedyny pomysł rządu w tej chwili to sprywatyzować. Pytanie, ale co, na jakich zasadach, jaka jest koncepcja, jaka jest strategia, za jaką cenę? No nic nie wiedzą, nic. Wiedzą tylko, że doprowadzili do bankructwa LOT. Kupili najnowocześniejsze na świecie samoloty za nasze pieniądze, potem 400 milionów złotych akcja ratunkowa, która nic nie dała, bo nie było tam żadnego poważnego pomysłu, prawda? Jak zainwestować te 400 milionów, żeby postawić LOT na nogi. Ale przecież to nie są ich prywatne pieniądze. To są nasze pieniądze, czyli niczyje dla nich. W takich czasach tak szastać naszymi pieniędzmi, gdzie każda złotówka powinna być 10 razy przeglądana, obracana, prawda? Publiczna złotówka, zanim mądrze zostanie zainwestowana. Gdzie powinny być określone priorytety.
tu szastamy pieniędzmi, prawda? Proszę Państwa, gdyby rząd zrezygnował z opodatkowania tych najniższych rent i emerytur, to byłoby właśnie 400 milionów złotych rocznie. Do budżetu by nie trafiło, a trafiłoby do kieszeni najbiedniejszych ludzi w Polsce. Te 400 milionów, które wrzucono w błoto, czyli dano kolejnemu menadżerowi z Platformy, żeby ratował lot. Wiemy, że tego nie zrobił, nic z tym pieniędzmi nie zrobił, poza tym, że zostały zmarnotrawione. Proszę Państwa, no tak rządzić Polską nie można. Kolejne sfery życia, prawda? Przerzucanie, odrzucanie siebie odpowiedzialności praktycznie za wszystko i przerzucanie na innych, najlepiej na samorządy. Kolejne zadania dajemy samorządom, ale nie idą za tym pieniądze. Szkoły, samorządy, szpitale, samorządy. Wszystko samorządy, prawda? Jaki jest efekt? No. W ostatnich latach 2,5 tysiąca zlikwidowanych szkół. No bo samorządy, oczywiście niektóre są w dramatycznej sytuacji. Dramatycznej. Mają utrzymywać, jest niż demograficzny, więc teoretycznie są mniejsze potrzeby, teoretycznie. I nie ma pieniędzy, bo rząd nie daje. My jesteśmy przeciwni likwidacji szkół. Bo to jest, nie jest kwestia tylko tego niżu demograficznego i tego budżetu. Trzeba patrzeć w szerszej perspektywie, w dłuższej perspektywie. Następne pokolenia to jest edukacja. Łatwo zamknąć, łatwo, prawda, zlikwidować. Odbudować dużo trudniej. Proszę Państwa, ale też no, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Jeżeli chcemy, żeby samorządy nie likwidowały szkół, to dajmy im pieniądze. My stoczyliśmy batalię przy okazji uchwalania budżetu na ten rok. Wskazaliśmy kilka pozycji Rostowskiemu, ukrytych pieniędzy, tak naprawdę niewykorzystywanych efektywnie, które powinny być przeznaczone na zwiększenie subwencji oświatowej dla samorządów polskich, żeby nie musiały likwidować szkół. Nie zgodzili się na to. Druga sprawa to jest kwestia odpowiedzialności. Nie chcemy, żeby przerzucać całą odpowiedzialność na samorządowców, na wójtów, na starostów, na burmistrzów, prawda? Wcześniej była sytuacja taka, że bez zgody kuratora oświaty, czyli to jest ta rządowa jakby administracja związana z edukacją, podobnie w wojewodzie kurator, prawda, żeby bez jego zgody nie można było zlikwidować szkoły. Oni nie zgadzają się na to. W tej chwili stan prawny jest taki, że tylko opinię wojewoda, kurator wydaje. Wydaje opinię niewiążącą do samorządu, bo nie chcą odpowiedzialności. Żadnej odpowiedzialności od siebie. Przerzucają to na innych. Szpitale. Szpitale powiatowe są potwornie zadłużone. Jaki jest pomysł rządu? No to zróbcie sobie spółki. Jakby samo przekształcenie szpitala publicznego w spółkę było rozwiązaniem problemu, tak? Ale przecież spółki rozliczane są z wyników ekonomicznych. Nie z wyniku leczenia mieszkańców, prawda? Tylko z wyników ekonomicznych. Spółki komunalne, już wiemy to, że nie wypalają, jeżeli chodzi o przekształcone szpitale w spółki komunalne. Już mamy ten eksperyment w części szpitali za sobą i wiemy, że to nie wypala. To co rząd proponuje dalej samorządowcom? No to sprywatyzujcie. Sprywatyzujcie, to jest jedyny pomysł. Co, jak, na jakich zasadach, nieważne, to wasza odpowiedzialność. Was potem rozliczą mieszkańcy, wyborcy. Oczywiście można prywatyzować, tak? Ja, przedsiębiorca, jeżeli przyjdzie, kupi budynek, kupi sprzęt, prawda? Zatrudni być może tych samych ludzi, ale przecież on będzie się kierował już tylko swoim zyskiem. Tylko swoim zyskiem i nie można mieć do niego pretensji. Bo to jest prywatne. Jego nie będzie interesowało to, co nie jest dochodowe, a co jest niezbędne dla zdrowia, leczenia zdrowia mieszkańców. Będzie to likwidował. No tak nie można, proszę Państwa. My jesteśmy temu przeciwni. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mandat demokratyczny do rządzenia, to pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy, reform, będzie reforma służby zdrowia. Chcemy, żeby służba zdrowia, bo tak jest też konstytucja też o tym mówi, prawda? To jest zobowiązanie dla władz publicznych, że ma być bezpłatny dostęp do służby zdrowia. Chcemy, żeby ta służba była na logicznych zasadach finansowana. Nie chcemy żadnego NFZ-u, nie chcemy żadnej biurokracji nowej wokół służby zdrowia. Znowuż kolejne tysiące etatów, prawda? Tysiące urzędników, którzy decydują, któremu szpitalowi przyznać taki limit, taką procedurę i tak dalej, i tak dalej. To powinno być w gestii rządu, odpowiedzialność rządu. W każdym województwie budżet, wiadomo, ile jest szpitali, ile to kosztuje, ilu jest tam lekarzy, prawda, jakie są potrzeby, ile jest przychodni i to powinien być bezpośrednio z budżetu finansowany. Bez żadnych pośredników, bez żadnych NFZ-ów i tak dalej. Proszę Państwa, kolejny sprawy, bezpieczeństwo nasze. Rząd oszczędza na wszystkim, tak. Likwiduje się małe komisariaty policji. W tej chwili do końca roku zapowiedzieli, że zlikwidują około 500 posterunków i komisariatów policji w Polsce.
naprawdę ludzie żyjący poza wielkimi miastami w wielu miejscach zaczynają sobie zadawać pytanie, gdzie jest to państwo? Gdzie jest państwo, na które ja płacę podatki? Przystanki, prawda, polikwidowane, tak? Bo PKS-owi się nie opłaca, PKP się nie opłaca, tak? Po politechnikach. Żadnej propozycji, żadnego pomysłu nie mają dla nich, prawda, władze. Jak im pomóc, żeby stanęli na nogi? Jedyny pomysł, macie otwarte granice, macie, nie musicie nawet mieć paszportów, prawda, na dowód, pojedziecie do Irlandii, pojedziecie do Anglii, jakoś sobie dacie radę, nie? Nazwę wam. I tak to wygląda, proszę Państwa. Roztrwoniane publiczne pieniądze, niekompetencja, chaos, korupcja, tolerowanie tego wszystkiego i tylko czarny PR. Tylko PR. Z jednej strony właśnie swój PR, prawda, jacy to jesteśmy nowocześni, europejscy, fantastyczni, jak nas wszędzie lubią, prawda, pana premiera lubią w całej Europie. I straszna opozycja, sekta, prawda, która chce wywołać wojnę z Niemcami, z Rosją, tylko myśli o tym, prawda, oderwaniu od rzeczywistości wariaci. Nie, proszę Państwa. Dlatego jeździmy tak po Polsce, bo nie możemy liczyć niestety ani na media publiczne, na telewizję publiczną, prawda, zawłaszczoną przez działaczy Platformy i PSL-u, ani na media prywatne, bo ich właściciele mają interesy. Właściciel TVN-u oficjalnie wpłaca pod swoim nazwiskiem pieniądze na kampanię Platformy Obywatelskiej. Co mają myśleć dziennikarze TVN, skoro wiedzą, jakie są poglądy ich właściciela, do tego stopnia wyraziste, że jest gotów swoje prywatne pieniądze przeznaczać na fundusze wyborcze konkretnej partii politycznej. Czy my możemy liczyć na ich bezstronność? Na obiektywizm? No nie, oczywiście, że nie. Proszę Państwa, może tyle tytułem wstępu, bo tutaj można by mówić i mówić naprawdę bardzo wiele o wszystkich sferach życia. Także nie wiem, czy może Państwo chcieliby coś dodać, a jeśli nie, to może... Przejdziemy do pytań. Ja myślę, że przejdziemy do pytań. No właśnie. A, Lańsku. Nie zatrudnia młodych, aktywnych, ambitnych ludzi. W internecie słyszę, że będą przeprowadzone rozmowy, że można zgłosić swój akces, ale w zasadzie do tego nie dochodzi. Druga sprawa o zatrudnianiu i osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku ratyfikowano konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i oczywiście ona nie jest wcielana w życie. Ja mam pytanie, czy na obecną chwilę na przykład jest komitet, miał powstać w ciągu pół roku komitet złożony z 6 osób, do którego by można się zwrócić o pomoc w sprawie zatrudnienia, bo osoby niepełnosprawne chyba żyją już w najgorszym ubóstwie, bo jeszcze emeryci to mają tylko 800 zł, ale osoba niepełnosprawna jak nie ma pracy, to był moment, że syn miał na przykład 170 zł na wszystko, więc praktycznie na leki, na mieszkanie, na nic nie ma. Czy ta konwencja naprawdę zratyfikowana będzie realizowana, czy osoba niepełnosprawna będzie miała szansę na powrót do pracy i egzystencji, jeżeli nie w pełnym wymiarze, to chociaż w połowie etatu, bo na obecną chwilę syn coś tam ma, za chwilę się kończy, bo osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności zostały pozbawione wszystkiego, więc nie mają żadnych pieniędzy, a muszą się na przykład leczyć, nie mają laptopa, bo zabrakło tych laptopów, czyli tak, wykluczone są praktycznie społecznie i są wykluczone cyfrowo. Więc co w tym temacie zatrudniania, bo wszystko się mówi o osobach zdrowych. Zdrowa osoba pojedzie, osoba niepełnosprawna, która co miesiąc musi się zgłosić do lekarza, ona nie ma takiej możliwości wyjazdu za granicę. To moje te dwa pytania mam takie. Dziękuję. Tej sprawy, tutaj pani jakby nawiązała do CBA, do mojej wcześniejszej funkcji, jaką pełniłem. I przyjmowania ludzi nowych, młodych. Czy problem tak naprawdę jest szerszy? Proszę Państwa, jedna rzecz, która się Donaldowi Tuskowi udała, jeżeli chodzi o rozwój czegokolwiek, to jest administracja publiczna. A proszę Państwa, przybyło w czasie rządów Donalda Tuska 75 tysięcy etatów administracji publicznej. Proszę Państwa, ale żeby zdobyć taki etat, nie ma możliwości praktycznie bez układu, nie ma możliwości, żeby ubiegać się o funkcję publiczną. No to są rzeczy niebywałe. Jak przyjrzeć się tym ustawianym konkursom, jeżeli wygrywa nawet, bo na niektóre stanowiska formalnie potrzebne jest przeprowadzenie procedury konkursowej. Jeśli wygrywa ktoś spoza układu, no to konkurs jest unieważniany. Proszę Państwa, no to są rzeczy niebywałe. Czasami niektóre jeszcze media publikują, a to były wstrząsające rzeczy, listę nazwisk, na przykład w województwie mazowieckim, w sejmiku mazowieckim, gdzie rządzi Platforma i PSL. Opublikowano w jednej z gazet
listę nazwisk osób zatrudnionych w komórce do spraw funduszy unijnych. Kilkadziesiąt nazwisk, proszę Państwa, od sekretarki po dyrektora, Platforma Obywatelska, radni, dzieci radnych, pociotkowie, pokazane były wszystkie powiązania, kto skąd się wywodzi. No to są rzeczy niebywałe. To są publiczne stanowiska. Pomijając już zasadność takiego rozwoju biurokracji, że 75 tysięcy nowych etatów nagle przez parę lat nam przyrosło, prawda? Mam tutaj głębokie wątpliwości do zasadności tego, to bez układu nie ma pracy w Polsce, a zwłaszcza jeżeli chodzi o stanowiska publiczne. Za nasze pieniądze przecież finansowane z naszych podatków, gdzie każdy obywatel powinien mieć równy dostęp do stanowisk publicznych. To konstytucja nam gwarantuje. Nie wolno tego tolerować. A jeżeli chodzi o CBA, kiedy tworzyłem tę instytucję, to z jednej strony chciałem, aby trafili tam ludzie z doświadczeniem i sukcesami w walce z korupcją, zwłaszcza z policji, ale no z takim stosunkowo jeszcze świeżym stażem, prawda, nie emeryci, a z drugiej strony, żeby trafiło tam jak najwięcej młodych ludzi, świetnie właśnie wykształconych, młodych ekonomistów, finansistów, informatyków, i to się udało stworzyć. Mam te poczucie satysfakcji, chociaż wiem, pod jak wielką krytyką byłem ze strony różnego środków, typu środków masowego przekazu i grup politycznych niezainteresowanych walką z korupcją. Ale udało się, proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy stworzyć całkowicie od podstaw nie tylko nową instytucję państwową, ale nową służbę specjalną. Nas przecież zawsze przekonywano, że no nie da się, że dlatego tak naprawdę ten Urząd Ochrony Państwa, na przykład, który powstawał w roku 90, tak naprawdę to było dalej SB. Po prostu z dnia na dzień funkcjonariusze SB stali się funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa. Mieli chronić naszej niepodległości, prawda? Ci, którzy ją zwalczali przez lata, SB-cy nagle mieli chronić niepodległości. I kiedy stawiano wątpliwości, dlaczego nie od podstaw, nie w oparciu ludzi nowych, młodych, nieuwikłanych w tamten system, tworzyć służb specjalnych, to mówią, no nie da się, no jak to? No przecież no, to są fachowcy nie do zastąpienia. Nagle okazuje się, że nie, że można, jeżeli jest wola polityczna, chęć działania. W Polsce jest tylu młodych, świetnych ludzi, świetnie wykształconych, którzy chcieli to robić i potrafili, bardzo szybko się uczyli. Proszę Państwa, także naprawdę bardzo, bardzo wiele można, jeżeli chodzi o, jeżeli jest chęć polityczna, jeżeli jest wola polityczna. I to dotyczy nie tylko CBA, ale całej administracji publicznej. Jeśli rzeczywiście jest uzasadniona potrzeba tworzenia w ramach administracji publicznej jakichś nowych etatów, bo ja mam wątpliwość, czy jest, jak są wykorzystywani w tej chwili urzędnicy, jak, na ile efektywnie oni pracują. Ale jeśli byłaby obiektywna taka przyczyna, to na pewno powinien być równy, zagwarantowany równy dostęp każdego obywatela do ubiegania się o taką funkcję. Tego w tej chwili na pewno nie ma. I sytuacja osób niepełnosprawnych. Nie wiem, czy kolego, czy Łukasz, ty zajmowałeś się bardziej polityką społeczną. Ja niestety nie jestem na co dzień zaangażowany w sprawy polityki społecznej, dlatego oczywiście poza ogólnym stwierdzeniem, że to zawsze powinno być, no jakby środowisko też bardzo liczne przecież, pod szczególnym też opieką i nadzorem w ramach takiej solidarności wspólnotowej, proszę Państwa. My jesteśmy wspólnotą. Jako Polacy, jako obywatele jesteśmy wspólnotą. Państwo ma rozwiązywać problemy naszej wspólnoty. Jest rzeczywiście sytuacja i los ludzi niepełnosprawnych, tak strasznie skrzywdzonych przez los. No, musi być naszym wspólnym zadaniem, prawda? Stworzenie tym ludziom na tyle, na ile możemy, warunków do funkcjonowania. A jeśli ta niepełnosprawność no, nie powoduje, że nie mogą funkcjonować, że mogą funkcjonować zawodowo, to stwórzmy też jakieś preferencje, nawet preferencje. W imię odpowiedzialności i solidarności. Ja, proszę Państwa, nawet w służbie specjalnej, jaką było CBA, zatrudniałem osoby niepełnosprawne na stanowiskach cywilnych, bo no, wiadomo, że pewnego typu schorzenia fizyczne czy pośledzenia, to takie może nieładne słowo, powodują, że ktoś nie może być pełnym funkcjonariuszem. Aczkolwiek no, niektóre osoby się fantastycznie sprawdzały w logistyce, czy nawet w jakichś takich służbach wsparcia informatycznego. Wybitne umysły. Tylko trzeba dać im możliwość funkcjonowania, działania, czasami pomóc. Są przecież środki, żeby pomóc, żeby nie wiem, ktoś miał nowoczesną protezę, żeby mógł wyjść z domu, prawda? Mógł ruszyć do pracy. Jest wtedy całkowicie samodzielny. Także to jest wielki problem i na pewno nie możemy zapominać o tych osobach. Ja chciałem poruszyć dwa ważne tematy. Pierwszy to jest ustawa śmieciowa. Bardzo ważna i na czasie. Z tego względu, że w ostatnim czasie
rozrzuca się w mediach. No, propaganda przerasta, przerasta po prostu moje wyobrażenie, jak można zakłamać temat. Drugim, którym chciałbym poruszyć, to są spółdzielnie mieszkaniowe. Postaram się je pokrótce, to są bardzo rozległe tematy i bardzo trudne tematy. Będę się starał to zrobić krótko i do rzeczy. Jeśli chodzi o śmieci. Otóż ustawę śmieciową, w ogóle problem śmieci jest uregulowany w takich podstawowych trzech ustawach. To jest ustawa produktowa, czyli to są opłaty producentów i wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Na dzień dzisiejszy próbuje się nas wszystkich obciążyć dodatkowym podatkiem. To jest typowy podatek od bytu, od zażycia. To jest podatek za życie, tak ja to nazywam, a przypina mu się tam jakąś taką ideologię śmieciową i tam opowiada się takie różne rzeczy. Gdzie wszyscy mogą to sami empirycznie sprawdzić, że problem śmieci jest już problemem odpadów. I to odpadów, które tak naprawdę są surowcami wtórnymi. I tak jak mówiłem, są na to pieniądze w odpowiednich funduszach. Więc jeśli są to pieniądze, to co się dzieje dalej? Otóż te ustawy powodują to, że te śmieci wrzucone do odpowiednich pojemników nie powinny generować już dodatkowych kosztów. Więc w tym momencie pytamy się, moje pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwość ocenia tę ustawę śmieciową i co chce w tej sprawie zrobić, z tego względu, że w momencie, kiedy my wrzucimy, jeszcze raz powtarzam, jeszcze my wrzucimy odpowiednie opakowanie w odpowiedni pojemnik, to w tym momencie nie powinniśmy mieć dodatkowych kosztów, bo przedsiębiorca, który przetwarza te odpady, jeśli jego proces technologiczny, prawda, nie bilansuje mu się, to dopłatę powinien uzyskać z odpowiedniego funduszu, który prowadzi marszałek. W tym momencie nie wiem, dlaczego po prostu tego problemu nie badają przykładowo rady. Ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie dowiedzieć się, jakie koszty odpowiednie gminy mają związane przykładowo chociażby ze składowiskiem śmieci. Wiem, bo prowadzę na ten temat badania, zajmuję się tym problemem, między innymi problemami związanymi z naliczaniem kosztów za mieszkania, że to jest informacja bezpośrednio z województwa. Pani poseł, ja rozumiem, ale chciałbym wykorzystać tę okazję. Też jechałem tutaj 380 km. Dobrze, oczywiście. Zaraz Państwo będziecie mogli sformułować dalsze pytania na ten temat. Jest to prawo. Płacicie za to, więc naprawdę pytajcie się, dlaczego macie płacić tak drogo. Więc co w tym temacie Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić? I drugie pytanie to odnośnie spółdzielni mieszkaniowych. Z moich badań wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa to jest taka quasi mafia. Polegające na tym, że sama ustawa o spółdzielczości mówi o tym, że tam jest po prostu pewna demokracja, prawda, każdy spółdzielca ma jakąś tam część swojej własności, tylko okazuje się w ten sposób, że inne przepisy wyłączają tę demokrację. Czyli tak naprawdę spółdzielca, który jest skrzywdzony działalnością zarządu, ma iść do sądu, tylko w tym sądzie nie wygra, z tego względu, że wszystkie materiały znajdują się w zarządzie. No, zarząd postawiony przed sądem powie, my niczego nie damy, bo my jesteśmy w sądzie, więc w tym momencie tak naprawdę właściciele płacą i płaczą, bo nie wiedzą za co. I chciałbym się dowiedzieć, jakie są plany ewentualnie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmiany tej ustawy i w tym filmie. To tyle, dziękuję. Oczywiście. Pytania do naszej partii, pewnie tutaj oczekujemy odpowiedzi pana prezesa, ale rzeczywiście akurat tematami się ja zajmuję, więc pozwolę sobie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o ustawę śmieciową, to jedynie Prawo i Sprawiedliwość właściwie w tym Sejmie może z podniesionym czołem spotykać się z obywatelami, bo od samego początku czuliśmy, że chodzi to po prostu o jakiś interes. O interes wyciągnięcie wielkich pieniędzy z obywateli,
ubrane jak zwykle przy Platformie Obywatelskiej w bardzo szczytne hasła. Bo pomysł, ta ustawa wpłynęła zaraz po wygranych wyborach znowu przez Platformę w 2011 roku i hasła były piękne. Po pierwsze, w Polsce źle się zbiera śmieci, bo się nie segreguje, czyli jest nieekologiczne, a co za tym idzie nieekonomiczne. No bo jak posegregowane, to mamy surowce wtórne. Można jeszcze zarabiać, a tak marnujemy duże pieniądze. Po drugie, że 30, niektórzy nawet mówili 40% obywateli w ogóle nie płaci za odprowadzanie śmieci. To znaczy, że jak rozszerzymy na nich wszystkich tę opłatę, to powinno nam spaść, no bo rozumiemy, ten cały proces zbierania i wyrzucania śmieci rozdzielimy na więcej ludzi, to będzie tanie. A jak jeszcze posortujemy, to prawie, że zarobimy na tym. No i co? Proszę zauważyć, jaką trzeba mieć, że tak powiem, przenikliwość umysłu, żeby Platformie Obywatelskiej na tak logiczne rozumowanie nie zaufać i się wstrzymaliśmy przed takim światłym pomysłem. Bo co rządząca większość wysmażyła? Wysmażyła ta, że wszyscy, jak tylko żyją, tak jak pan powiedział, podatek od życia musi płacić. Że musi płacić, jak nie posegreguje, płacić więcej, jak posegreguje, co prawda mniej. Że wszystkie gminy, niezależnie ile system zbierania śmieci i przerabiania będzie kosztował, co wyjdzie w przetargu, mają najpierw określić cenę, jaką narzucą obywatelom. A dopiero potem przetarg określi, ile to będzie kosztować. Czyli już chore, założenie. I na końcu wyszło, że jak to wszystko już zrobią i plus ileś dodatkowych osób, które włączą w uczestniczenie tego procesu, to wychodzi, że nawet jak posegregujemy i obejmiemy wszystkich Polaków tym systemem, to za posegregowane śmieci płacimy więcej jak dzisiaj niesegregowane. I jeszcze się okaże, przy tej sytuacji gospodarczej i bezrobocia, coraz bardziej wzrastającego, nakręcającego się, że może doprowadzić to do upadku wielu, wielu firm komunalnych, które się tym zajmowały, zajmują i dają pracę i dają możliwość, że tak powiem, kreowania jakiejś polityki samorządu nad tym, jak z obywatelami te śmieci usuwają. Proszę Państwa, mamy 2,5 tysiąca gmin w Polsce i 800 firm komunalnych, które się zajmują. Czyli 1/3 gmin ma, bo wiemy, że nie każda gmina wiejska musi mieć taki zakład, bo ona może obsłużyć kilka gmin wiejskich. Każde miasto, takie jak Grudziądz, ma swoje zakłady komunalne. Teraz się okazuje, że mimo, że ustawa mówi, że obowiązkiem i zadaniem własnym zagospodarowania i obsługi śmieci jest miasto, czyli samorząd. Ale państwo nagle swoją ustawą każe im, i mówi im, jak ma to robić. To znaczy z jednej strony związuje im ręce, a potem żąda odpowiedzialności, jak wy to zrobiliście. Samorządy sobie radziły, wymyślały, nie robiły tego, żeby nadmierne koszty robić, bo nikt nie chce swoim wyborcom w mieście, w których akurat częściej widują na co dzień niż premier, no tych kosztów zwiększać niepotrzebnie. I się okazało, że tak, że to, co do tej pory funkcjonowało, było znacznie tańsze od tego, co teraz wejdzie. Mimo, że było tak świetne. Posegregujemy, odzyskamy surowce, rozszerzymy na więcej ludzi opłaty. Ale co wchodzi? Jedyna grupa podmiotów, która może być zadowolona, to grupa znowu biznesmenów z walizką. Bo teraz mogą się zgłosić na przetarg. Nie musi mieć za bardzo zaplecza, tylko musi wygrać przetarg. I potem się okaże, że firma komunalna, która z odpowiedzialnością funkcjonowania i życia w tym samym mieście, kogo obsługują, może przegrać przetarg i być zlikwidowana. Ale mówią, nie martwcie się, no przecież tych ludzi zatrudni ten pan z walizką, który wygra przetarg. No tak, ale na jakich warunkach? Idzie, jak to będzie robił? To już nieważne. Platformy Obywatelskie to gra. Mówią, że konkurencja. Tylko czy jest tu wykonany cel? Czy to jest prospołeczne i czy to w ogóle ma sens? I tak właśnie ustawą śmieciową zostaliśmy obdarzeni przez ludzi nazywających się obywatelskimi. Jedno jest, można coś poprawić chociaż o tycie, nawet w morzu zła, no to trzeba przyłożyć do tego rękę, bo nam by powiedziano, że chcieliśmy zachowania starej, niemożliwej do wprowadzenia ustawy, nie głosując za poprawkami. Ale my wciąż mówimy, że to jest złe i bez sensu. Proszę Państwa, my obiecujemy, że o ile nie da się w ogóle zmienić tego systemu, jak pojedziemy do,
do władzy, to na pewno przynajmniej zrealizujemy postulaty, które są już sformułowane przez Związki Miast Polskich. One mówią po pierwsze, pierwszeństwo w polityce, jeżeli, bo przecież zostawiono dalej zadanie własne w ustawie o samorządzie gminnym, gminom, żeby wykonywały to. To po pierwsze, zostawić im tą politykę do kreowania według własnego uznania. Po drugie, jeżeli są te zakłady komunalne, one mają pierwszeństwo w przetargach. Na zasadzie, że mogą być wyłączone z takich samych rywalizacji jak firmy z walizką, bo firma, która tu funkcjonuje od wielu lat, ma pewne i materiały, i zobowiązania, i pracowników, ona musi odpowiedzialnie ten przetarg przygotować. Ktoś może przyjechać i zaryzykować. A co mi szkodzi o połowę mniejszą cenę walnąć, jak nawet ona jest nierealna, skoro ja niczym nie ryzykuję. Niczym nie ryzykuję. Najwyżej jakoś to będzie, bo tak w Polsce w wielu miejscach funkcjonuje. 36 gospodarstw. I jest, proszę Państwa, tutaj nie jesteśmy sami, tu nie musimy być odkrywcami, po prostu same samorządy, które w tym siedzą, funkcjonują, sformułowały postulaty i my chcemy je po prostu zrealizować. My jesteśmy akurat tutaj w pełni po stronie tych związków miast, gmin, powiatów, które bardzo na tym ucierpią. Jeżeli teraz drugie pytanie o spółdzielnie mieszkaniowe. Chciałem tylko dodać, bo tak. Mogą w ramach swojej gospodarki, prawda, być podmiotem, który się bezpośrednio rozlicza. Tylko jak barany się liczy, główki, tak, no to jest, wie pan, to jest tak jakby do slamsu wejść i policzyć i od każdego bierzemy. Wspólnota mieszkaniowa ma osobowość prawną. Co prawda ułomną, może pozywać, może być pozywana, czyli ma funkcje prawne. Ona musi mieć prawo do tego, że zawiera umowę o odbiór w tym momencie, kiedy posegreguje odbiór surowców wtórnych. Wstępnie już przerobiony, bo oni, to jest, wynika z ustaw, bardzo chętnie, bo wszystkich zachęcam, żeby sięgnęli do tych ustaw, bo po prostu jesteście wszyscy niedoinformowani. Dlatego reagujecie toksycznie na kogoś takiego, który wam burzy wasz porządek, który wam wtłoczono w tych telewizjach. Naprawdę, jeśli chcecie poznać koszty, to przede wszystkim trzeba poznać źródła. A źródła są w prawie. A prawo to jest, no kto uznał? No, mamy przedstawicieli i trzeba im o tym mówić. Wspólnota mieszkaniowa musi mieć prawo do tego, aby zawierać bezpośrednią umowę o odbiór już nie śmieci. Śmieci już schowajcie to, ten termin, bo czegoś takiego już praktycznie nie ma. To jest minimalna część. To są odpady. Odpady, które się segreguje, które są różnego typu. Są to szkło, plastiki i biodegradalne. To są 70% czy 80% wszystkiego, co wyrzucacie do pojemników. To jest pieniądz. To jest surowiec. Surowiec to są pieniądze. Wspólnota na dzień dzisiejszy nie ma prawa, została wyłączona. Podmiot gospodarczy może. Może zapłacić za pojemnik i jego opróżnianie. Wspólnota mieszkaniowa nie. Dlaczego nie? Bo jesteście największymi do obdarcia. Do zdarcia i wy się pojedynczo nie obronicie. Dlatego, że nie macie takiego prawa. Jeśli wspólnota mieszkaniowa będzie miała prawo do swojej gospodarki, w tym momencie ma prawo do tego, aby mieć jakiś zysk. Zysk z czego? Że posegreguje. Bo nie ma czegoś takiego, że człowiek jest osobą racjonalną. Więc jeśli nie ma zysku, nie widzi przychodu... Panie Andrzeju, przyjmujemy te do wiadomości. No to, na pewno w tym kierunku będziemy działać. Chciałbym tylko do tych spółdzielni mieszkaniowych odnieść się. I chcę jak najwyżej powiedzieć, bo i pan zobaczy, mediów nie ma. Pokazano pana Kamińskiego i już ich nie ma. A w telewizjach będzie pan słyszał. Dlatego właśnie chodzi nam o bezpośrednie spotkanie, bo przez media to się nie da. No media chcą newsa, chcą krwi, chcą emocji, a nie chcą rozwiązań gospodarczych. No a my tak naprawdę żyjemy w tym i to jest potrzebne. Nawet temat śmieciowy jest nas dotykający. Jest człowiekiem, który mówi to o faktach. Nie wymyśliłem tutaj... Panie Andrzeju, ale naprawdę dajmy szansę też innym się wypowiedzieć. Ja chciałbym odpowiedzieć chociaż na pana pierwsze pytanie. No. Panie pośle. No ja przyjdziemy, jak pan zorganizuje spotkanie, chętnie przyjdziemy, posłuchamy o śmieciach i o spółdzielniach mieszkaniowych. Ja bym chciał posłuchać o konkretach. No dobrze, proszę pozwolić wypowiedzieć. Proszę Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe to był zawsze temat bliski Prawu i Sprawiedliwości od pierwszego dnia, jak została powołana do życia ta partia. Jednym z ważnych elementów jest naprawienie i walka z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. To naprawdę do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze oczyszczone z tamtego systemu. I proszę Państwa, mamy w Polsce ponad 4,5 tysiąca spółdzielni mieszkaniowych. Żyje w nich prawie 11 milionów Polaków, a w miastach
Wiadomo, że ten odsetek no, jest przeważający mieszkańców poszczególnych miast, większych to większość ludzi mieszka w blokach spółdzielni mieszkaniowych, więc to jest niesamowita ilość obywateli, ale także majątku i pieniędzy, jaki rokrocznie, miesiąc w miesiąc przepływa przez te organizacje. Jaki jest problem? Spółdzielnie mieszkaniowe co do zasady, przeciętna spółdzielnia mieszkaniowa kilkutysięczny członków ma większy budżet roczny jak przeciętna gmina w Polsce. To jest kilkanaście, dwadzieścia parę milionów złotych. Przeciętna taka spółdzielnia po 4-5 tysięcy członków. I proszę Państwa, ona jest traktowana jako podmiot prawa prywatnego. To znaczy, że żadne instytucje kontrolne państwa polskiego nie mają prawa tam ingerować. Bo wszystko jest w gestii oficjalnie, ładnie nazwane, w gestii właściciela, czyli członków. Którzy nie mają praktycznie wiele do powiedzenia tam i do zrobienia, bo po pierwsze, tak jak tu Pan Andrzej mówił, wszystkie dokumenty są u władz. One sterują, one się interesują i one przedstawiają. My w roku 2007, kiedy mieliśmy okienko władzy, możliwości, większości w parlamencie, żeby cokolwiek zmienić, ten nierozwiązywalny problem, jaki było naprawienie wpływu na władzę w spółdzielniach, jak sprawa własności. No bo kto jest właścicielem spółdzielni de facto, nie tylko w ustawie, ale naprawdę, jeżeli spłacił i kupił swoje mieszkanie? No chyba lokator, właściciel. Ale do roku 2007 nie można tak było tego zrobić. Były quasi wymysły jeszcze z PRL-u, jakieś takie ułomne własności, właścicielskie spółdzielcze prawo, lokatorskie spółdzielcze, ale nie można było pełnej odrębnej własności. Były próby i na początku lat 90. i w 2000 roku nawet ustawa została przegłosowana za OWS-u, ale nigdy nie weszła w życie. I dopiero w 2007 roku, po naszych krótkich, praktycznie półtorarocznych rządach, udało się naprawić, że ktoś, kto spłacił, kto kupił, jest pełnym właścicielem mieszkania i nie musi, tak jak żądano to do roku 2007, płacić jakąś drugi raz kwotę spółdzielni za swoje mieszkanie. Bo taka była patologia. O co chodziło? To był punkt wyjścia kluczowy, żeby móc ewoluować i naprawiać te spółdzielnie i relacje między właścicielem a grupą zarządzającą. Bo prezes, rada nadzorcza, to nie jest tak, jak im się wydaje, właściciel i pan i władca na zagrodzie, tylko to jest zarządzający w imieniu właścicieli, powinni co do zasady na jakiś czas być wynajęci, a wiemy, że w wielu spółdzielniach to są dożywotne jakieś klany, czasem dziedziczne. I tego naprawić mogliśmy dopiero, kiedy załatwiliśmy tą sprawę właścicielską. W 2007 roku dzięki Prawu i Sprawiedliwości wreszcie to weszło w życie. I Polacy, lokatorzy mogli, praktycznie okrzyknięto to za złotówkę, tam to były różne kwoty, bo to nominalne kwoty pewnych umorzeń, jakie państwo zrobiło dla spółdzielni, ale praktycznie tylko za operację prawną przeniesienia tego ułomnego tytułu na odrębną własność, założenie księgi wieczystej, opłacenia też niewielkiej kwoty u notariusza, bo to też zastrzegliśmy, żeby tu notariusze nie robili bojkotu, 1/4 najniższego wynagrodzenia, czyli naprawdę za niewielkie pieniądze w skali wartości mieszkania ludzie stali się wreszcie właścicielami na swoim. To było kluczowe, żeby móc dalej ewoluować. Jeszcze zlikwidowaliśmy po drodze zebranie przedstawicieli, bo to praktycznie na 3, 4, 5 lat, w zależności od statutu spółdzielni, to była klan ludzi ustawionych przez prezesa do zatwierdzania wszystko, co chciał, a on miał policzalną grupę osób, którą mógł marchewką albo kijem jak zawsze jakoś ustawić, żeby mieć większość. A teraz wreszcie wprowadziliśmy obowiązek walnych zebrań, żeby każdy lokator niepoliczalny, bo to trudno już ustalić, kto akurat zechce w danym roku przyjść na walne zebranie, nie do sterowania, żeby mogli przychodzić. Inna sprawa, jak lokatorzy z tego korzystają. To jest druga strona medalu. Za to już żaden parlament nie zrobi. Ale nieważne. To też nie jest wina, że to społeczeństwo przez 50 lat, a teraz według mnie i kolejne 20 lat było rozbijane i oduczane postaw obywatelskich, postaw interesowania się nie tylko cudzym, ale i swoim. I to jest też problem, że tutaj cały czas są gry, żeby rozbijać w ogóle postawy obywatelskie, solidarność międzyludzką, interesowania się czymkolwiek. Ale to też jest wina, to trzeba się uderzyć. Natomiast w tej chwili w Sejmie rozpoczyna komisja, której sam zostałem wiceprzewodniczącym, nadzwyczajna do rozpatrzenia 4 projektów zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jest też ustawa, projekt PiS-u, jest też Platforma, ale jest też i PSL-u, i SLD. PSL-u i SLD, jak można się spodziewać, praktycznie cofają wszystkie osiągnięcia
bo tajemnicą Policzynela jest, że tak naprawdę drugi garnitur właśnie tych formacji i postkomuny i PSL-u siedzą w spółdzielniach, w zarządach spółdzielni i im by zależało, żeby to był taki samograj, a ludzie tylko do tego, żeby comiesięcznie dorzucali pieniędzy do tej firmy, a oni sobie już to rozdysponują i żeby nikim tam nie zaglądał. To by chodziło w tych ustawach. Natomiast trzeba przyznać, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość jako siła wiodąca i część, bo niestety nie cała, Platforma Obywatelska, tu przyznaję uczciwie, w tej akurat ustawie mamy podobne działania, chcemy iść dalej za ciosem. Teraz, kiedy tej własności wreszcie powstało, tej realnej, prawdziwej, wolnorynkowej, w spółdzielniach mieszkaniowej, można wreszcie zlikwidować nierówność konstytucyjną, jaka funkcjonuje w Polsce. Dlaczego? Pan mi pozwoli dokończyć. Według konstytucji własność to jest własność. Nie ma różnych rodzajów własności. A się okazuje, że jak ktoś jest właścicielem odrębnym swojego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej, to nie ma takich praw, jak właściciel w innych budynkach. Czy wyodrębniony z komunalny, czy we wspólnocie mieszkaniowej, czy po prostu sobie wybudował i jest właścicielem. Jest druga ustawa o własności lokali. I teraz wszystkie rozwiązania i prawa wynikające, bardzo dobra, nowoczesna, cywilizowana, podobna jak na Zachodzie, ustawa o własności lokali, czyli po prostu spis różnych praw i sposobów, że tak powiem, regulacji stosunków między rodzinnych budynkach, jeżeli ktoś jest właścicielem. Tylko ona nie ma stosowania w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. I to powoduje, że mimo, że jesteśmy właścicielami, dalej w wielu miejscach prezes mówi nie. Mówi, że on ma więcej praw niż właściciel. I my chcemy, proszę Państwa, i to ogłaszam, bo to jest też decyzja pana prezesa, który sam osobiście doskonale zna te sprawy. Będziemy głosować za ustawą, która bardzo daleko idzie, jeżeli chodzi o zmiany, bo nie zgodzę się i nigdy to nie potwierdzam o likwidację czy rozwalanie spółdzielni mieszkaniowej, nigdy takiego nie ma miejsca. Chodzi o stworzenie takich relacji, żeby spółdzielnie zapewniały nam komfort życia w spółdzielniach mieszkaniowych i pełne nasze prawa, a nie żebyśmy my byli, że tak powiem, siłą, nie wiem, utrzymującą taką formułę prawną jak spółdzielnia mieszkaniowa, czy wręcz że niektórzy, jak to nazywają, niewolnictwo po prostu na utrzymanie tego. Jest ustawa, która również ma, że jeżeli tylko choćby jeden mieszkaniec bloku miał odrębną własność, to ma już pełne prawa z ustawy o najmie lokalu. To zrównuje konstytucyjne prawo własności. To jest okrzyknięte, że to jest rozwalanie spółdzielni, że to się tworzy wspólnota. Nie jest tak do końca, bo jeżeli większość mieszkań jest jeszcze w spółdzielni mieszkaniowej, to ona funkcjonuje, ona narzuci swoją większość, no bo nikt chyba nie postuluje, żeby mniejszość narzucała większości. No raczej logika podpowiada, że większość musi decydować, ale już muszą respektować pełne prawa takiego właściciela, czego do tej pory nie ma. I to, proszę Państwa, zapowiadam, bo to jest i skomplikowane, i będzie trudne, i podejrzewam, że będzie niesamowity atak właśnie związków tych rewizyjnych, Krajowej Rady Spółdzielczej i tych wszystkich, którzy jak gdyby za nasze pieniądze, bo wbrew pytania kogokolwiek mieszkańców bloków spółdzielczych, część pieniędzy z czynszu spółdzielnie mieszkaniowe same oddają na utrzymanie tych ogólnopolskich organizacji, które właściwie funkcjonują po to, żeby jak instruować prezesów i rady nadzorcze, jak postawić na swoje wbrew większości lokatorom, jak ich omamić, jak ich odwodzić od pewnych rzeczy, jak ich namawiać do pewnych rzeczy. Takie były wielkie programy, jak szkolono po prostu prezesów, tłumacząc lokatorom, ile szkody przyniesie wam przekształcenie swojego mieszkania na odrębną własność. Takie były po prostu 5 lat temu szkolenia i dlatego my nie możemy pozwolić na to, żeby to dalej funkcjonowało w takim zakresie jak jest, żeby to narzucało na ten ogromny majątek tych co najmniej 11 milionów mieszkań w kraju, 11 milionów rodzin, które żyją w tym, niesamowitych, nie do końca policzonych przez nas pieniędzy, jakie przepływają przez te wszystkie spółdzielnie, żeby po prostu to się rządziło tak poza kontrolą prawdziwego właściciela czy lokatora. Czyli muszę powiedzieć, że z tych wszystkich ustaw, które trafiły do tej komisji, popieramy najdalej idącą. Trzeba prawo No tak, właśnie nad tym będziemy my pracować. Większość właścicieli
a prezes udzielić rada do naszego tylko podmiotem. Powiem, też się wiele dowiedziałem, ale pozwoli pan, że też chcę zadać pytanie. Chciałbym zapytać o oświaty. Czytałem chyba dzisiaj, że państwa oświadczeniu w momencie, kiedy dojdziecie państwo do przeniesienia władzy w sposób oczywiście demokratyczny, macie państwo zamiar zlikwidować gimnazję, a prosiłbym o jakieś szersze wytłumaczenie tej sprawy, a poza tym, czy nie obawiacie się państwo, że to jest dość rewolucyjne posunięcie i czy ono nie wywoła więcej, że tak powiem, zawirowania niż korzyści? Oczywiście, jak wiadomo, jak się nie mówi o czym, no to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Poza tym trzecie pytanie, chyba najbardziej istotne. Dane, jeżeli państwo wygracie wybory, jak macie państwo zamiar powstrzymać falę zamykania szkół i tak dalej, skąd macie państwo, no nie wiem, pomysł na pieniądze, żeby to po prostu zatrzymać? Dziękuję. W jakimś kształcie, który nie jest satysfakcjonujący. Między innymi chciał przejść do historii reformą szkolnictwa, wprowadzaniem gimnazjów. Otóż naszym zdaniem my chcemy wrócić do tego tradycyjnego wzorca. Ośmioletnia szkoła podstawowa, zaczynająca się od 7 roku życia, prawda? 4-letnie liceum, szkolnictwo zawodowe, tylko jest kwestia treści programowych. Naszym zdaniem gimnazja się nie sprawdziły. I nie ma sensu utrzymywać tej sztucznej reformy. Tak jak mówiłem o finansowaniu służby zdrowia, gdzie chcemy wrócić do bardzo tradycyjnego modelu finansowania bezpośrednio z budżetu, bo to jest kwestia odpowiedzialności. Dosyć eksperymentu na ludziach chorych, dosyć eksperymentu na naszych dzieciach. Proszę państwa, jeszcze treści programowe. Co chwila coś nowego, prawda? Co chwila wymyślają, tutaj ograniczą, prawda, do lekcji historii, lekcji języka polskiego, wprowadzają jakieś nowe pseudopostępowe jakieś programy edukujące nasze dzieci. Nie. My chcemy rzeczywiście, żeby to był tradycyjny program, oczywiście nowoczesny, prawda, co do formy, co do pewnych kierunków, ale uważamy, że to są właśnie reformy, które nie sprawdziły się, niczego nie wniosły tak naprawdę. Dlatego chcemy wrócić do tego klasycznego, tradycyjnego modelu, prostego, przynoszącego efekty. Ważne treści programowe, żadnych eksperymentów z naszymi dziećmi. Pana posła Kamińskiego, bo na pewno będzie o tym dużo wiedzy posiadał. Jest na pewno priorytetem, jeśli chodzi o bezrobocie. Robimy takie rzeczy i nas, obywateli, się o tym nie informuje, co tam było zrobione i jak. I chciałbym od pana usłyszeć kilka słów. Dziękuję. Bardzo często właśnie przedstawiając ten obraz PiS-u, stara się strona przeciwna, strona rządowa, wykreować taki obraz oszalałych rusofobów, prawda? Którzy najchętniej wywołaliby za chwilę wojnę z Rosją, wojnę z Niemcami, wojnę na wszystkich frontach z wszystkimi. Otóż, proszę państwa, tak nie jest, ale my jesteśmy ludźmi, tak jak mówiłem, odpowiedzialnymi, jeżeli chodzi o tak zwaną wojnę z Niemcami. Absolutnie chodzi tutaj o to, żeby na forum Unii Europejskiej, to jest chwilowo odchodzę od pytania, na forum Unii Europejskiej nie bać się artykułować naszych interesów narodowych. Tam wszyscy walczą o swoje interesy narodowe. Proszę państwa, nam się wmawia, że jak jesteś grzeczny, układny i uśmiechnięty i każdemu się kłaniasz i każdemu dajesz się poklepywać po plecach, to ty realizujesz jakieś nasze tam interesy. Nie, być może są politycy, którzy reprezentują tam i realizują swoje osobiste interesy i dalsze kariery polityczne i zawodowe w Brukseli. Dlatego my, jeżeli będziemy taką mieli możliwość, będziemy twardo walczyli o nasze sprawy, tak jak walczą każde poważne rządy, łącznie z Niemcami, którzy walczą o swoje interesy, z Anglikami, którzy walczą o swoje interesy, i nawet im do głowy nie przyjdzie, że mogą być atakowani, że się rozpychają w Unii Europejskiej, że chcą coś tam stanowić i jak najwięcej wyrwać, w cudzysłowie wyrwać, prawda, mówię to nieładne słowo, ale faktycznie tak, dla swoich narodów, prawda, dla swoich wspólnot, dla swoich społeczności. Jeżeli chodzi o Rosję, proszę państwa, my nie mamy żadnej obsesji, ale proszę państwa, nam zaczyna się, stara się wmawiać, prawda, że niedostrzeganie niebezpieczeństwa ze strony Rosji to jest w zasadzie coś racjonalnego. Proszę państwa, poważny polityk nie może twierdzić czegoś takiego. Przecież jeszcze 20 parę lat temu tu stacjonowały w naszym kraju rosyjskie jednostki wojskowe. My nie byliśmy suwerennym krajem. Przecież my wiemy, analizujemy na bieżąco politykę Rosji, politykę Putina.
Wiemy, czym była Rosja za Jelcyna, prawda? Kiedy była w takim stanie lekkiej degeneracji jako państwo. I wiemy, jakie są priorytety, jakie są cele Rosji Putina. Przecież oni, ten establishment kagiebowski, który w tej chwili rządzi Rosją, nie jest w stanie się pogodzić, że my nie jesteśmy w ich sferze wpływu. Dlatego musimy podchodzić odpowiedzialnie i racjonalnie. Nie chodzi o żadne wywoływanie wojny, ale my nie możemy mieć złudzeń. My musimy dmuchać i chować na naszą niepodległość polityczną i gospodarczą. Interesy z Gazpromem nie są interesami politycznymi. Nie są interesami gospodarczymi, ale politycznymi. Bo dla Rosjan, prawda, taki Gazprom, na przykład sprzedający nam gaz, to jest instrument oddziaływania politycznego na tę część świata. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o umowę, o której Pan wspomniał, też być może większość Państwa nie wie, też się dowiedziałem z mediów, prawda, z prasy, że nagle prezydent Putin ogłosił, iż wydał zgodę Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, czyli temu, co wcześniej nazywało się KGB, na podpisanie umowy ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej. My nic nie wiemy. Na czym ta umowa polega? Czego ma dotyczyć? Jakiego zakresu wymiany i współpracy? Wymiany informacji i współpracy, prawda? No nic nie wiemy w Polsce. To Rosjanie ogłaszają, że prezydent Putin zgodził się, żeby następczyni KGB, prawda, czyli FSB, podpisała umowę o współpracy z naszym kontrwywiadem wojskowym. Istnieje niby jakiś nadzór nad służbami specjalnymi cywilnymi, prawda, który realizuje premier z jednej strony jako czynnik rządowy, nadzorczy, z drugiej strony Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, gdzie również nasi przedstawiciele są, ale nasi przedstawiciele niczego nie wiedzą. Tam w ogóle takiej informacji nie było. Że są jakieś rozmowy, że jakaś jest współpraca i tak dalej. Więc my będziemy stanowczo domagali się informacji. O co chodzi? Czego to dotyczy? Ale proszę Państwa, my tu mówimy o współpracy ze służbą, jedną ze służb, prawda, rosyjskich z naszą służbą. Ale przecież my się dowiedzieliśmy, to przecież z Moskwy się dowiedzieliśmy, z konferencji prezydenta Putina, że Rosjanie zamierzają w Polsce budować drugą linię gazociągu jamalskiego. Przecież to jest ogromne przedsięwzięcie. My się dowiedzieliśmy od Putina. Donald Tusk, pytany o to w Sejmie, prawda, kiedy Rosjanie ogłosili, że podjęli decyzję o tym, że będą budować w Polsce drugą linię gazociągu, on mówi, że on nie wie, o co chodzi. Minister skarbu, na szczęście już był, pan Budzanowski, mówi, że nie wie, o co chodzi. Okazuje się, że przedstawiciele polskich spółek, PGNiG, prawda, które wchodzą, przedstawiciele polskich spółek państwowych, które wchodzą w skład Europolgazu, czyli tego polsko-rosyjskiej spółki zarządzającej gazociągiem, prowadzą rozmowy, podejmują decyzje, podpisują memorandum, czyli taki list intencyjny na temat budowy, dla kogoś będzie pracują. Dla Polski, dla polskiego rządu, no ich bezpośredni przełożeni albo udają, albo no, ale jednocześnie robią z siebie idiotów, gdyby nie udawali, albo niczego nie kontrolują. Strategicznych spółek Skarbu Państwa, w ich relacjach z partnerem, na którego musimy pod każdym względem uważać. Uważać. Nie to, że nie robić interesów, nie to, że nie utrzymywać kontaktów politycznych, nie. Ale uważać, pamiętać. Jakie są ich interesy, jakie są ich cele strategiczne polityki zagranicznej i gospodarczej. No to jest też chaos, niekompetencja i taki upadek w strategicznie ważnych sprawach państwa. Będziemy domagali się wyjaśnienia, na czym ta umowa ma polegać, zapewniam Panu. Nasi przedstawiciele w Komisji do Spraw Służb Specjalnych zażądają informacji. Prawdopodobnie gdyby dziennikarze zapytali premiera, na czym to ma polegać, też pewnie by nic nie wiedział. Tak jest rządzona Polska. To Putin decyduje, z kim podpisuje porozumienie jego KGB, prawda? Jakie tu będą inwestycje prowadzone w Polsce? Na ostatni moment się dowiaduje. Imem organów bezpieczeństwa chciałbym zadać pytanie, zresztą Pan już przywołał dzisiaj ten temat, policji i komisariatów w Polsce. Z głównego ścieku dowiadujemy się, że 1 miliard złotych zostanie przeznaczony na remont komisariatów. Jak się Pan Prezes do tego ustosunkuje? Czemu to służy w ogóle i kto jest prowodyrem takich właśnie działań? Pan mówił z pewną ironią o potrzebach polskiej policji, a ja mimo tego, że bardzo krytycznie oceniam kierownictwo obecne polskiej policji i wielu komendantów wojewódzkich, którzy co chwila się kompromitują swoimi działaniami, to jednak uważam, że jest to podstawowa formacja. A jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ona jest źle zarządzana,
niedoinwestowana, ale to jeżeli mamy funkcjonować i obywatele mają mieć poczucie bezpieczeństwa, to musimy mieć nowoczesną, dobrze zorganizowaną i dobrze zarządzaną policję. Ale to na pewno będzie jeden też z ważnych celów Prawa i Sprawiedliwości. Jaki jest stan infrastruktury policyjnej, no to, to rzeczywiście czasami no, woła o pomstę do nieba. Policja nie może być no, niedoinwestowana, komisariaty policyjne czy posterunki policji nie mogą przypominać jakiś Merin czy Ruder, prawda? Oczywiście nie wszędzie jest tak źle, ale są sytuacje naprawdę bardzo złe. Policja ma budzić respekt i szacunek. To jest policja państwa polskiego, przez państwo opłacana. Nie jako aparat represji i opresji, jak to było przed rokiem 89, ale teraz mamy prawo oczekiwać i wymagać. Musimy dać, prawda, sobie szansę na stworzenie formacji, która nam zapewni bezpieczeństwo. Musimy od tej formacji wymagać, żeby była dobrze zarządzana, żeby była skuteczna, bo w praktyce to wygląda różnie, a czasami fatalnie. Ale proszę Państwa, ja wiem, oczywiście, że się bardzo mało, że to nie jest wystarczająca zmiana. Ale co do zasady, absolutnie nie powinniśmy tutaj no, doprowadzić do zaniedbań, jeżeli chodzi o finansowanie policji. Policja musi być nowoczesna i skuteczna. Zbieg wydatków i przy okazji likwidacji posterunków. A, chodzi o... Tak, to jest priorytet, tak, panie prezesie. Rozumiem. Często samorządy to znaczy... chcą utrzymać te posterunki. Aha, to była taka intencja. Myślałem, że jakby co do zasady pan oponuje przeciwko temu, żeby przeznaczać na remonty komisariatów. To znaczy, nie wszystkie komisariaty mają być zlikwidowane. Rząd do końca roku zapowiedział minister spraw wewnętrznych, że około 500 małych miejscowościach, prawda? To raczej będą, to są po miejscowości poniżej powiatów. Niestety. No są też te gminne, prawda, wiejskie, tak, obsługujące kilka gmin, prawda, posterunki policji. Tam też policja jest potrzebna. Tam też policja jest potrzebna. Nie mogą być całe teraz jakby pustynie, prawda, gdzie nie będzie przedstawicieli policji, przedstawicieli państwa, prawda? Gdzie jak jest włamanie, nawet nie może być wielkie przestępstwo, ale jednak również od tego jest policja. Jest włamanie, prawda, do sklepu wiejskiego, prawda, no to policja powinna być na miejscu, mieć rozpoznanie, prawda, gdzie są pijacy, prawda, kto jest podejrzany i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego się likwiduje te komisariaty? Pod pretekstem, znaczy z jednej strony chodzi o oszczędności, prawda. Ale z drugiej strony remontuje się komisariaty w miastach. Czy innego typu komisariaty, te wyższego, wyżej jakby wyższego szczebla, tak. Także no tutaj akurat nie mam nic przeciwko temu, że remontuje się, że inwestuje się w polską policję, bo te pieniądze, te nakłady są być może niewystarczające, aczkolwiek na pewno też marnotrawione. Proszę Państwa, jeśli doszło w ostatnich latach do niebywałego skandalu korupcyjnego, jaką była korupcja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przy komputeryzacji, gdzie milionowe łapówki otrzymywali funkcjonariusze policji, delegowani do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no to rzeczywiście ta kondycja policji polskiej wymaga dużych zmian. Zbyt wielu jeszcze ludzi z dawnego systemu, z PRL-u rozpoczynających kariery w ZOMO, pełni ważne funkcje w policji. To ci ludzie często doprowadzają do skandali. Ostatnio mieliśmy skandal z komendantem wojewódzkim w Opolu. Parę dni temu prasa rozpisywała się na temat seksafery w policji, prawda? Gdzie funkcjonariuszki policji były wykorzystywane przez no, bydlaka, najprawdopodobniej tak można określić tego człowieka. Nie, bo dostała awans. Który został odwołany, niezależnie od tego, czy dostała awansu, czy nie dostała awansu, czy to była zemsta, to takich rzeczy nie można tolerować. I ten facet rozpoczynał, ten generał policji polskiej rozpoczynał karierę w stanie wojennym w ZOMO. Więc takich funkcjonariuszy rzeczywiście już powinniśmy dawno na emeryturze. Dlaczego policjanci dochodzą do przeciętnego obywatela? Dlatego każdy policjant nie ma uznania u przeciętnego obywatela, tego jak ja, czy policjant u nas. Dlaczego podchodzą do obywatela, obojętnie, zatrzyma samochodem, on już widzi w panu wroga. Już w ogóle chodzi, już widzi wroga. Ale każdy jeden. Proszę pana, jak widziałem Austrię, Holandię, Belgię, Włochy, Austrię, nie widziałem. A tu jest najgorsza bezczelność. Tu. Widzi pana, tu już w ogóle chodzi, już by mógł, to by pana zjechał, to by do kryminału wsadził. Proszę pana, złe doświadczenie? Nie bardzo dobre, proszę pana, ja żyję 60 parę lat na tym świecie. Obywatele często w kontaktach z policją polską są źli, rozczarowani, wściekli, bo
przestępstwa nie są wykrywane. Ostatnio pomysł komendanta głównego policji, żeby podwyższyć, prawda, ten próg, gdzie dochodzi do, w tej chwili mamy 2000 zł, żeby uznać jakieś akty za przestępstwo, prawda, chcą podwyższyć do 1000 zł, a poniżej 1000 zł kradzieże będą wykroczeniami. No to jest absurd, to jest właśnie manipulowanie statystykami, to jest to, co denerwuje ludzi, prawda. My mamy prawo oczekiwać od policji skuteczności, sprawności w działaniu, ale oczywiście, no proszę Państwa, za tym też muszą pójść środki. Nie może być tak, że policjant zarabia dziadowskie pensje. Policjant to powinien być ktoś. To powinien być ktoś, kto szanuje obywateli, działa nawet uczciwych obywateli i ktoś, kto jest szanowany też. To mu się sobie zasłuży na... Zgoda, zgoda. Wielu polskich policjantów tych standardów nie spełnia. 100% nie ma. Ja wiem, zgadzam się z Panem, bo miałem też jako szef CBA bardzo częste kontakty z policją polską. Też funkcjonariusze z policji przychodzili do CBA, nie zawsze spełnili oczekiwania moje jako szefa tej instytucji, więc wiem, że to jest różne. Ale co do zasady, proszę Państwa, umówmy się, w polską policję, nowoczesną policję, dobrze zarządzaną, trzeba inwestować i to jest na pewno rzecz niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. A to może i straż nie zmienicie? Ta straż to niepotrzebna. Straż miejska, tak? No to oczywiście są decyzje jakby samorządu. To jest armocja. Proszę Państwa, jest wielkie rozczarowanie tą formacją. I proszę Państwa, rzeczywiście niektóre władze miejskie decydują się na likwidację tej formacji. Fatalnie opłacani funkcjonariusze, którzy tak naprawdę no, rzeczywiście stają się taką formacją coraz bardziej opresyjną wobec obywateli, prawda? Niewielkie kompetencje, zdemoralizowane formacje. Rzeczywiście samorządy powinny się mocno zastanawiać, czy jest utrzymywania straży miejskich. Ale w niektórych miastach to się sprawdza. Na przykład w czasach, kiedy Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, ta formacja była naprawdę bardzo reprezentowana. To była taka właśnie klasyczna policja miejska, no, mocno patrolująca, nie od tego, żeby ścigać starsze panie sprzedające kwiatki czy pietruszkę na ulicy, nie od zakładania, prawda, blokad na samochody, tylko do zwalczania chuligaństwa, pijaczków ostentacyjnie, prawda, źle zachowujących się na ulicach, gdzie się boją przechodnie przechodzić albo... Tak działała Straż Miejska, dobrze zadaniowana i zarządzana, więc to może być formacja przydatna, jeśli miasto stać i samorząd stać na utrzymanie takiej formacji. Jeśli jest dobrze zadaniowana, jest wysokie morale wśród funkcjonariuszy, to jest to formacja, która może być przydatna. To jest decyzja samorządu. Niestety w wielu miastach jest to formacja bardzo źle zarządzana, opresyjna wobec obywateli, skorumpowana. Nie może być tego, strażnik miejski powinien dbać o społeczeństwo. Ja na niego o Tomku. Agencie. Dlaczego z pretensją? No może ja nie zauważyłem, jak go próbowano ośmieszyć z tą walizką pieniędzy. Dlaczego pan się w to jakoś mu nie pomógł? On świetnie to wytłumaczył, ale dlaczego z pana strony nie miał jakiejś pomocy słownej oczywiście? Bo po gębie bić nie nikomu. Drugie pytanie. Znamy to z historii, że kogoś nie można skazać, ale go można zgnębić podatkami. Pani Sawicka otrzymała od państwa sumę pieniędzy. Czy ona opodatkowała przychód? Oddała. Nie oddała jej pieniędzy. Tak, oddała w końcu, ale po ilu latach? Ale po ilu latach? Natychmiast. No właśnie, czy za tamten okres zapłaciła podatek od przychodu? Teraz jeszcze takie podstawowe pytanie. Czy przywrócicie ten podatek dla tych no, więcej zarabiających, który żeście tam uchwalili o zmianie i podatku. Dlaczego? Bo to jest 8 miliardów prawdopodobnie w tamtych latach straty do budżetu, a płacących ten podatek był 1% osób płacących
podatku. To zapewniam pana, że ono było i jesteśmy solidarni. Wielokrotnie, kilkakrotnie wypowiadałem się w tej sprawie publicznie i w telewizji i w radiu, więc może pan nie słyszał tego, ale tutaj przede wszystkim oburzające było to, to nie wymagało tak naprawdę obrony. Perfidny był atak. Perfidny był atak, który został przeprowadzony na Tomka i na CBA i tak naprawdę no, absurdalność tego ataku też. Więc tutaj trzeba też zachować odpowiednie proporcje i czasami trzeba zachować zimną krew. To nam bardzo ciężko jest tę zimną krew zachować, ale widzimy, że jeżeli bzdurą przeciwnik nas atakuje, prawda, jakimś zdjęciem, które ktoś gdzieś wyniósł, prawda, no więc no, tutaj też no, trzeba zachować odpowiednie proporcje. Natomiast absolutnie zapewniam pana i no, sam zaatakowany, czyli Tomek, Tomasz Kaszmarek doskonale o tym wie, że stawałem w jego obronie i zawsze będę to robił, bo uważam go za uczciwego i dobrego funkcjonariusza, funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, zanim był w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, wielokrotnie nagradzonego policjanta, który jako młody chłopak po maturze wstąpił do policji w latach 90. zrobił studia socjologiczne, zrobił no, dobrą karierę policyjną, współfunkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego i stamtąd przeszedł do CBA, wielokrotnie odznaczany, nagradzany za swoją działalność w policji. Także jestem przekonany, że kiedy złożyłem mu propozycję pracy w CBA, to był to dobry pomysł, zasłużył na zaufanie i dobrze i skutecznie zwalczał korupcję w naszym kraju. Jeżeli chodzi o Beatę Sawicką, to ona zażądała, prawda, w którymś momencie 100 tysięcy złotych na swoją kampanię wyborczą od funkcjonariuszy, których uważała za biznesmenów w zamian za udział w procederze korupcyjnym. Te pieniądze zostały jej odebrane, to znaczy 50 tysięcy. Ta druga rata od razu została jej odebrana, a pierwsza rata 50 tysięcy. No niestety ona miała immunitet parlamentarny, więc nie mogliśmy wtedy, dopóki ten immunitet miała, wkroczyć i przeszukać pomieszczenia, w których znajdowały się te pieniądze, ale w momencie, kiedy skończył się jej immunitet, ona sama przyniosła te drugie 50 tysięcy, więc ani złotówka, jak zresztą w żadnej innej akcji, nie została przez CBA zmarnowana. Często właśnie, żeby ośmieszyć CBA, usiłuje się wmówić, jakie to pieniądze gdzieś się rozeszły, ile to milionów złotych przekazano ludziom związanym z Kwaśniewskimi na zakup willi w Kazimierzu. Proszę państwa, nigdy żadna złotówka w czasie przekazywania kontrolowanego przez funkcjonariuszy łapówek, prawda, dla przestępców nie została zmarnowana. Zawsze w odpowiednim momencie te pieniądze wracały do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Także tutaj absolutnie Tomasz miał pełne wsparcie ode mnie, widocznie pan nie oglądał mnie w telewizji, ani nie słuchał wywiadów, jakich udzielałem w radiu w tej sprawie, żenującej sprawie i żenującym ataku na niego. Jeszcze było pytanie, przepraszam. O ten podatek. O podatki, tak. Proszę państwa, rzeczywiście w czasach prosperity rzeczywiście my opowiadaliśmy się za tym, żeby te obciążenia podatkowe dla obywateli zmniejszyć. Dla wszystkich grup podatników zostały zmniejszone w czasach naszych rządów podatki. To był dobry okres dobrej koniunktury gospodarczej, natomiast to nie oznacza, że raz na zawsze takie decyzje się podejmuje. Odpowiedzialny rząd analizuje sytuację i w tym momencie mówi obywatelom, słuchajcie, jest tak i tak i tak, tym razem niestety musimy podatki podnieść. Jeżeli mówimy teraz o podniesieniu podatków, to tylko tych najlepiej zarabiających. Być może w najbliższym czasie zgłosimy projekt przywrócenia trzeciego progu podatkowego dla najbogatszych. Dla najbogatszych nie będziemy zwiększali obecnych progów, które są, ale być może wprowadzimy stawkę 40%, będziemy postulowali. W tych czasach, być może na jakiś czas, dopóki koniunktura gospodarcza się nie poprawi, ale uważamy rzeczywiście, że osoby najbogatsze w Polsce powinny płacić większe podatki. Zwłaszcza, że niestety, proszę państwa, to jest sytuacja dramatyczna, bo okazuje się, że wszyscy ci oligarchowie, ci z tej duża część, z tej pierwszej setki najbogatszych Polaków w Polsce, wcale w Polsce Polakom podatków nie płaci. Jestem związkowcem i widzę, że tego typu umowy zalewają po prostu wszystkie firmy już teraz w Polsce. Dziękuję. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to oczywiście wrócimy do poprzednich rozwiązań, mówimy to o tym jasno i zdecydowanie. Państwa, to co rząd zrobił, to nie jest żadna reforma emerytalna, która ma cokolwiek rozwiązać na przyszłość. To jest dla mnie gigantyczny skandal.
Absolutnie nie, znaczy my nie jesteśmy przeciwni temu, aby ludzie starsi pracowali jak najdłużej, ale pod warunkiem, że mają pracę, która ich satysfakcjonuje i mają zdrowie i chcą. Chcemy uniemożliwić pracodawcom istnienie jakichkolwiek mechanizmów, które umożliwiałyby wypychanie ludzi starszych na emeryturę. Ale proszę Państwa, tak drastyczna podwyżka wieku emerytalnego w wypadku pań, prawda, no to jest drastyczna podwyżka, nie ma żadnego uzasadnienia w sytuacji, kiedy ludzie starsi mają ogromne problemy na rynku pracy. Jeżeli ktoś powyżej 50, już nie mówiąc powyżej 60 roku życia, traci pracę, naprawdę, no to jest wielki, wielki problem. A tu nie ma żadnych propozycji, powiesz, dla osób, prawda, w starszym wieku, jeżeli tracą pracę, żadnych. W ogóle sytuacja jest dramatyczna. Tak naprawdę jest to, ta reforma polega na tym, że przestaną wypłacać części ludzi, prawda, emerytury, na które pracowali całe życie. Proszę Państwa, no to jest niebywałe. W wypadku mężczyzn teoretycznie jest to podwyżka tylko o 2 lata. Ale przecież średni wiek życia mężczyzny w Polsce, niestety, takie są dane statystyczne, to jest niewiele powyżej 70 lat. Panie na szczęście żyją dłużej, prawda, ale mężczyźni żyją średnio 70-71 lat w Polsce. Czyli podniesienie im tego wieku nawet o 2 lata, to jest radykalne skrócenie przebywania na emeryturze osoby, która całe życie na tę emeryturę pracowała. Absolutnie nie ma na to zgody, nie ma żadnego uzasadnienia. Proszę Państwa, a dlaczego 67 lat? Dlaczego nie 66 albo 68? Nie ma żadnego uzasadnienia. Nie ma. Pytany Donald Tusk nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego 67? No, można powiedzieć, że w Niemczech jest ten wiek emerytalny, to jest 67 lat. Być może pan premier jest tak zapatrzony właśnie w rozwiązania niemieckie. Tylko, gdyby był tak zapatrzony, to nie sądzę, żeby akurat umowy śmieciowe, prawda, czy służba zdrowia, jak to tam wygląda, prawda? Czy tam jest tolerowany taki zakres umów śmieciowych jak w Polsce? Wątpię, niemożliwe. Proszę Państwa, kodeks pracy, no, dalej obowiązuje. To jest pewne osiągnięcie cywilizacyjne. Pracownicy najemni nie mogą być traktowani jak bydło i tania siła robocza. Nie. Proszę Państwa, wiemy, że sytuacja jest trudna. Ja nawet rozumiem drobnych przedsiębiorców, którzy albo przenoszą swoich pracowników na umowy śmieciowe, albo zatrudniają jakichś nowych ludzi na umowy śmieciowe. Ja mogę to zrozumieć. Ciężko to zaakceptować, ale mogę zrozumieć. Ale to powinno być postawione na tej zasadzie, że słuchajcie, mamy takie inne czasy, albo grozi mi ograniczenie działalności, zamknięcie firmy. Na razie musimy działać tak. Za pół roku się poprawi, będą etaty. Ale jeżeli bogate firmy, zwłaszcza firmy zachodnie, które tu działają, zaczynają zatrudniać nowych pracowników na umowy śmieciowe, no to znaczy, że jesteśmy traktowani rzeczywiście, Polacy, jako bydło, no. Jako ta tania siła robocza, z którą można zrobić wszystko. Jak kraj trzeciego świata, prawda? Tam traktuje się w Bangladeszu, prawda? Gdzieś tam tak się pracuje, traktuje pracowników i zaczynają tak traktować Polaków. No to nie może być zgody. Podziękować panu prezesowi, że do nas przyjechał. Nie będę pytał o umowy śmieciowe, o nic, bo ja słucham dzień i noc i wiem wszystko, co piszę roku. No przede wszystkim życzę wam wszystkiego najlepszego w tej naszej polityce, bo to jest naprawdę ciężko z Polakami coś zrobić. To ja wiem z własnego podwórka. Ja już trochę przeżyłem. Przeżyłem wojnę, przeżyłem obóz, jako dzieciak i dużo rzeczy widziałem i wiem. Proszę państwa. To jest to, co się dzieje u nas, no to tego nie można, to się nie da określić. To już jest po Polsce, koniec Polski, nie wiem jak to dalej będzie. Dziękuję, to wszystko. I o kolejnej reformie terytorialnej kraju i niedawno dowiedzieliśmy się, że jest taki projekt zakładający pozostawienie tylko 9 województw. Między innymi Kujawsko-Pomorskie pierwsze ma być do rozdziału. No i doszły do nas też takie słuchy, że na przykład no, akurat Toruń i Grudziądz wróciłby do Macierzy, czyli do Gdańska, Bydgoszcz do Wielkopolski, a z kolei Wrocławek do Mazowsza. Czy Państwo jako parlamentarzyści dysponują wiedzą, czy to jest tylko jakiś tam straszak Tuska kolejny na niesfornych urzędasów, czy coś takiego? Ja chciałbym, żeby o krótki komentarz do filmu Układ zamknięty. Proszę Państwa, szczerze przyznam, filmu nie oglądałem, aczkolwiek wiem, jaki jest wydźwięk, jaki jest sens tego filmu. Nie chcę się odnosić do konkretnej historii, którą ten film jakoś tam przedstawia, chociaż nie ma tam autentycznych nazwisk czy nazw firm, więc do tego się nie chcę odnosić. Natomiast co do...